Serdecznie witamy na dzisiejszym wieczornym, nadzwyczajnym spotkaniu. Patrzę w monitor i nie widzę jeszcze, że coś tam widać. Jest ok, tak? O, już jest ok, dobra. W takim razie raz jeszcze serdecznie witam wszystkich. Po mojej lewej pastor Ciesiłka i dalej po lewej pastor Kurylas. Od razu mówię na początek, zresztą macie taką informację, widzę tam zamieszczoną. Można zadawać pytania. Nie widać tego, który jest całkiem po lewej, czyli Maćka, który tam będzie nam podsyłał pytania, czy będzie tam nam zwracał uwagę, że ktoś dopomina się odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. Tak, głośniej, głośniej. Pozdrawiam serdecznie. O, czyli jest naprawdę. Dobrze, słuchajcie. Temat, można powiedzieć, rzeka. Co z polskim kościołem dalej? Może ktoś powiedzieć, no ale no co wy tutaj mądrale chcecie dzisiaj opowiedzieć? Są mądrzejsi, ważniejsi, mający więcej różnych atutów. Być może tak jest, nie wiem. My to dzisiaj tak skromnie, w takim góralskim towarzystwie. Ja jestem góral z Bielska, góral z Inowrocławia i góral z Garnowskich Gór. My to po prostu takie normalne górale, dresiarze. Tak sobie chcemy, jak nam Pan Bóg to w sercu zapisał, opowiedzieć o tym, jak widzimy przyszłość polskiego kościoła. Wiem, że jest mnóstwo pytań z tego powodu, bo mnie o to też ludzie pytali, więc zaczniemy. No być może nie całkiem na temat, ale widzicie, że jesteśmy w trójkę i do tego dopowiem jeszcze, że jesteśmy w trójkę w jednej denominacji. No i jak to się stało? Bracie pastorze, jak to się stało? W twoim przypadku. W moim przypadku jak to się stało? Ja myślę, że to... W moim przypadku to jest działanie Boże, tak? Takiego Bożego prowadzenia. I to w 100% jestem przekonany o tym, bo to, co się wydarzyło przedtem, tak? Chyba 3 lata wcześniej, kiedy się poznaliśmy, to wszystko jakby też prowadziło do tego, że prędzej czy później będziemy razem w jednej denominacji. No, to 3 lata już. No. Pastorze Bartku? No, ja też to tak widzę jako wypadkową. Naturalną, taką wypadkową. Pewnie przypuszczam, że to pytanie padło, bo każdy się tu teraz spodziewał batalii w inne denominacje. No niestety tej batalii nie będzie. To była taka naturalna wypadkowa. Nie wiem dokładnie ile, ale kilka dobrych lat się znamy. Teraz też nie wiem, czy nie poplątam, chyba najpierw się poznałem z pastorem Cyrikasem, potem z pastorem Ciesiłką, ale być może było odwrotnie, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Po prostu zaczęliśmy współpracować, przynajmniej ja to tak widzę. Pomimo tego, że kiedy się poznawaliśmy, byliśmy w 3 różnych denominacjach i to tak, jak się im przyjrzeć, to dosyć biegunowo oddalonych od siebie. No raczej tak. Może nawet rywalizujących ze sobą denominacjach w Polsce. Okazało się, że podobnie głosimy, podobnie rozumiemy Boże Słowo. Na podobne wartości wskazujemy w czasie nauczania, więc uprzejmie u mnie to tak było, że ludzie w zborze, w którym służę, mówili, że słuchają Cyrikasa i Ciesiłki. Potem się dowiedziałem, że u was wskazywali też na mnie. No i tak to zaczęło się chyba, jeśli dobrze pamiętam. Okazało się, że polubiliśmy się też jako rodziny. Nasze żony się polubiły ze sobą, my ze sobą. Zaczęło być coraz więcej wspólnego. Zaczęliśmy jakieś tam wspólne inicjatywy robić. Ja osobiście, no na pewno tu Andrzej potwierdzi, raczej się skłaniałem ku temu, że nie będziemy zmieniać denominacji, bo to jest całe zamieszanie związane z papierami, z przeróżnymi takimi formalnościami, ale ostatecznie Bóg postawił kropkę nad i zdecydowaliśmy się pod jednym szyldem pracować.
No i chyba tak to najprościej wytłumaczyć, a w jednym zdaniu to ja nie wiem, jak to się stało, po prostu się wydarzyło. Tak sądzę, że to jest najlepsze podsumowanie. Tak na użytek naszej rozmowy, my znamy się lata, więc podarujmy sobie tych pastorów, rozmawiajmy tak, jak zawsze rozmawiamy. Czyli będziemy do siebie się zwracać po imieniu. Jeżeli do kogoś gorszy, no to no takie zwyczaje są. No. U górali tak jest po prostu. No dobrze, w takim razie, jeżeli ma ta nasza rozmowa do czegoś doprowadzić, to może najpierw spróbujmy zdefiniować sytuację, w jakiej Kościół dzisiaj się znajduje. Ja tylko zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Jesteśmy po roku pandemii. Jesteśmy po fakcie zamknięcia w całym kraju kilkunastu, kilkudziesięciu kościołów. Mówię o zamknięciu takim stałym. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Kościół jest no, niemiłosiernie podzielony. Wydaje się, że tego się już nie da skleić. Takie ja mam przynajmniej wrażenie. No i nie wiadomo, co będzie jutro tak naprawdę. I też Kościół stoi wobec wyzwań, których nie zna, których nigdy wcześniej tak naprawdę nie doświadczał. Nie wiem, jak wy widzicie to, ale spróbujmy jakoś zacząć od tego, żeby jakoś zdefiniować tą sytuację, w której dzisiaj my wszyscy jesteśmy. No może Bartek by zaczął tym razem. Ja tak trochę przewrotnie zacznę. Kościół ma się dobrze. Osobiście uważam, że Kościół dzisiaj ma się zdecydowanie lepiej niż miał się przed marcem 2020, czyli przed tym pierwszym jakby cyrkiem związanym z sytuacją podobno epidemii w Polsce i na całym świecie. Kościół ma się dobrze, bo po pierwsze się wykrystalizował. Dowiedzieliśmy się, kto naprawdę jest Kościołem Jezusa Chrystusa i kto jest wierny zapisom w Słowie Bożym, wierny wierze i ufności w to, co Chrystus do nas przez Słowo Boże mówi i co Duch Święty do nas mówi, a kto nie jest wierny. Więc okazało się, co jest instytucją, która zowie się być Kościołem, a co jest prawdziwym tym ciałem Jezusa Chrystusa, który po prostu robi swoje i robi to coraz lepiej. I moim zdaniem to w tym kierunku pójdzie, że ta krystalizacja będzie coraz większa, coraz bardziej będzie widać, kto jest wierny Bożemu Słowu, a kto w coś gra i nie za bardzo wiadomo w co. No, niektóre rzeczy w tych instytucjach, które zowią się być Kościołem, są przerażające. Całkiem niedawno natrafiłem na taki plakat. Jedna ze wspólnot się chwali tym, że nastąpił przewrót, że teraz już jest wszystko inne, od tej pory będzie wszystko inne i oni zachęcają, bo to jest doskonałe, spotykajmy się tylko online. No i okej, no i pewnie takich online'owych rzeczy będzie coraz więcej, nie jako dodatków, tak jak staramy się to robić, tylko jako głównego, jakby głównej działalności. Natomiast w tym wszystkim znowu no, objawi się ten Kościół, który wierzy. Czy to są fascynujące rzeczy. My będziemy lata o tym rozmawiać. No, mnie najbardziej urzeka 1215, czyli XIII wiek, czyli 9, tak? 9 wieków wmawiania ludziom doktryny o transubstantacji i w czasie epidemii ci ludzie usłyszeli od swoich księży, że nie, wystarczy w radiu posłuchać i ta Eucharystia będzie się liczyć, więc uderzenie we wszystkie religijne kłamstwa, we wszystkie setki lat mówienie ludziom zgodnie ze Słowem Bożym, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to inni w zwyczaju mają, nagle część ludzi twierdzi, że poza przypadkiem obecnym, jakby dokładając coś do Bożego Słowa. Dla mnie fascynująca sprawa, kościoły, które czy wspólnoty, które nazywają się kościołami, które słynęły z proklamowania uzdrowień, uwolnień i wielkie no, banery. Uzdrawiamy z wszystkiego spoza COVID-u. Jeżeli jesteś chory na COVID, nie zbliżaj się, trzymaj dystans, załóż 10 maseczek i zostań w domu.
i absolutnie nie przychodź, żeby się o ciebie pomodlić, bo jest stan epidemii. To są pierwsze kościoły, które się zamknęły. Nie chcę podawać nazwy, ale pierwsze dwa kościoły, które się tak hucznie pozamykały, to były właśnie kościoły znane z tej działalności. Cały czas opowiadali, że ludzie z wózek wstają, tylko z COVID-a nie wychodzą w tej całej historii. Więc to są fascynujące rzeczy, więc ja osobiście uważam, że Kościół ma się bardzo dobrze, coraz lepiej, coraz więcej ludzi w tym chaosie się odnajduje nawzajem, sięga do Bożego Słowa, ludzie są spragnieni Bożego Słowa i świętego życia, widzą, że to jest jedyne, co jest prawdziwe i co się ostoi w chwili zagrożeń, więc raczej jestem pozytywnie nastawiony pod tym kątem, natomiast pod kątem cyrku, który wyszedł na wierzch, no to oczywiście jest to tylko przykre i skandaliczne. Co ty byś powiedział, Sławku? Czy ja tutaj się zgodzę z Bartkiem, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa ma się bardzo dobrze w tych czasach, ale patrząc tak sobie w historię Kościoła, to myślę, że co jakiś czas Pan Bóg dopuszcza do takich właśnie sytuacji, żeby wyklarować tą taką czutkę takich osób, które chcą iść wiernie za Nim. Tak? Kiedy spojrzymy w historię Kościoła, no to co jakiś czas pojawiały się takie różnego rodzaju sytuacje, w których Kościół stawał w kryzysie, ale to powodowało jakby do przebudzenia ludzi, którzy chcą iść za Chrystusem, chcą iść za prawdziwym Bogiem, którego mają opisanego w Biblii, który się objawił w Biblii. I myślę, że dla nas ten czas, którym żyjemy, który jest, to jest tylko czas właśnie takiej klarowności, tak wyklarowania się tego, kto jest Kościołem Jezusa Chrystusa, a kto jest instytucją kościelną. Mm-hmm. Zgoda co do tego, że nastąpił, nawet nie chcę powiedzieć podział, bo to trudno nazwać podziałem, ale zostało oddzielone plewo od ziarna, no, nazwijmy to po imieniu. I oczywiście ludzie się obrażają, jak ja to mówię, no ale prawda jest właśnie taka. Teraz ciekawa rzecz, nie wiem, czy wy to też spostrzegacie jakoś, jeżeli tak, to pewnie praktycznie to też jakby widać, powinno być widać. Ja zauważyłem, że ludzie w tym momencie, nie wiem, co będzie jutro, co będzie za pół roku, ale dzisiaj, są otwarci na Ewangelię. Ja nie mówię, że wszyscy, ale jest atmosfera taka, taki klimat, można powiedzieć, otwarcia ludzi na Ewangelię. Czy wy to też postrzegacie jakoś? Tak, ja przynajmniej to widzę, przeglądając różnego rodzaju tam strony internetowe czy facebookowe, że ludzie jakby pytają się o Biblię, o Boga. Może to ta sytuacja właśnie jest takim właśnie pobudzeniem tego, żeby ludzie zapragnęli szukania, tak? Że Pan Bóg to tak dopuścił do tego, żeby po prostu pobudzić ich serca do szukania Bożego Słowa, Boga. Wykorzystajmy to. O właśnie. Tak? Wykorzystajmy to, dopóki ludzie chcą słuchać. Myślę, że to jest taka atmosfera takiego troszeczkę tej paniki i lęku, strachu, który jest wokół tego wszystkiego. Powoduje to, że ludzie jakby no, zastanawiają się nad tym, co będzie jutro, tak? Czy co będzie po śmierci. I to jest jakby dobry dla nas moment do tego, żeby głosić tą Ewangelię. Ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, a mianowicie stan, w którym znalazł się chyba nieoczekiwanie dla nas wszystkich Kościół rzymskokatolicki. Też. Ja uważam, że ten Kościół jest w tym momencie w kompletnej rozsypce i tak nie wiadomo, co się z tego urodzi. Tak do końca nikt tego nie wie. Ponieważ nawet w łonie tego Kościoła można zobaczyć ruchy, które z jednej strony ciążą ku tradycji, to bractwo świętego Piusa, które no coraz więcej, że tak powiem, ma zwolenników, a z drugiej strony jest takie spojrzenie w stronę, no powiedziałbym, protestantyzmu. I tutaj z Barkiem rozmawialiśmy parę dni temu, ty tam śledziłeś jakąś rozmowę. Opowiedz o tym, bo to ciekawa historia jest. Czy tam jakby... No tak, to jest ciekawy czas, jakby to osłabienie jest bardzo mocne. Jakby najpierw wychodziły te wszystkie seks skandale i całe te historie. No, teraz w czasie tej epidemii jakby no wielu tych biskupów zwyczajnie pochowało głowę w piasek, tylko żeby było uczciwie, poza kilkoma wyjątkami, bo tu trzeba przyznać, że kilku
naprawdę stanęło na wysokości zadania i mówili, co jest grane, i jakby nie chcieli się poddać tej narracji. No i bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła w takim, powiedzmy, kręgu bliskim Ewangelii, bo nie chcę powiedzieć, że ewangelicznym, bo chyba wszyscy wiedzą, że nam do ekumenii daleko, ale bliskim gdzieś Ewangelii, gdzieś tym, który niedaleko już do przyjęcia Bożego Słowa takiego no jest. Tam się zrobiła jakaś zadyma, jakaś nerwowa atmosfera związana z wypowiedzią no słynnego dla nich kaznodziei Szustaka, Adama. No i tylko obserwować, jak się to w tej chwili rozleci w szwach. Tylko teraz pytanie, które powinniśmy sobie zadać, czy my jesteśmy gotowi na to, bo nie ja, Bartek, ty, Andrzej, ty, Sławek, tylko my jako Kościół, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że jeżeli na chwilę odłożymy na bok te wszystkie niewłaściwą teologię i jakby niewłaściwe prowadzenie doktryn, wielu tych katolików żyje naprawdę świętym życiem i oni będą szukać Kościoła, oni będą szukać miejsca, gdzie będą rozwijać się w świętym życiu. Nie jeden protestant powinien się uczyć który ma poukładane doktryny, powinien się uczyć podejścia do świętości, do takiego szacunku, którego często w naszych wspólnotach takiego brakuje. Tej części sakrum, której często w naszych wspólnotach tak naprawdę brakuje, chociaż Biblia wyraźnie mówi, w świątyniach i po domach to wszystko się odbywało. I oni przyjdą do tego, jak będziemy gotowi, jak to będzie gdzieś miało jakąś ramę, gdzieś coś będzie funkcjonowało. No nie przyjdą do miejsc, gdzie jeden z drugim wojuje, obrzucają się błotem, wiecie, no ten budelek protestancki, tam protestanci.pl czy info, czy inne tam, wiecie, no to wstyd jest, nie? Jeżeli ci ludzie to czytają, to jest kosmos. I oni o tym rozmawiają. Na ich forach są na ten temat rozmowy, nie? Jakby, że coś trzeba zrobić, ale gdzie my pójdziemy, jak tam jest taki bajzer. Tak, że nie ma oferty takiej. I sensem tych rozmów jest to, że tkwimy w tym kościele, w którym wiemy, że doktryny zawiodły, biskupowie zawiedli, wszystko zawiodło, ale gdzie my mamy iść, kiedy nie ma żadnej oferty jakby skierowanej ku temu, żeby coś z tym zrobić. I prawdę powiedziawszy, chyba się nie dziwię tym ludziom, nie? Bo jak czytam, tak jak mówię, te różne fora, te wypowiedzi, wczorajszy trik z tą Wikipedią, no słuchajcie, to są tak obrzydliwe rzeczy, że ja nie wiem, czy ludzie niewierzący sobie takie świnie podkładają, jak zaczęli to robić ludzie wierzący, i to się nijak ma do świętego życia, a jedyne, co jest atrakcyjne w Kościele względem tego świata, jedyne, co czym możemy przyciągnąć ludzi szukających Boga, no to jest świętość, nie? Tu jakby tak. Nie doktryny, nie wiadomo co, święte życie, takie proste, święte życie, co jest coś, czego szukają ci, których Pan Bóg dotyka. I oni o tym rozmawiają głośno i wyraźnie. Taka myśl chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, a mianowicie, że my musimy też zdefiniować, do kogo my kierujemy Ewangelię. No bo jeżeli my ją chcemy kierować jak to widzę, upadłego protestantyzmu, to my tam nie znajdziemy ani chętnych, ani nie znajdziemy tam ludzi, którzy gotowi są nam podać rękę. I teraz jest niezwykle ważne to, co powiedziałeś, Bartek. Jeżeli swoją ofertę kierujemy z jednej strony do szukających katolików, ale też trzeba wspomnieć, tutaj ten nasz region jest z tego znany, czyli do szukających luteran, a jest ich naprawdę sporo. I co ciekawe, niewielu ludzi o tym wie, ale wielu świadków Jehowy szuka dzisiaj Ewangelii. Oni przez tę pandemię przeżyli no niesamowity szok. Tam tysiące ludzi odeszło, pozamykali mnóstwo, posprzedawali nawet tych sal królestwa, dlatego że oni nie mieli żadnej oferty na czas pandemii, ponieważ religia, w którą wierzą, nie ma żadnej mocy, żadnej siły. I tych ludzi są naprawdę w tej chwili tysiące, którzy szukają. To jest ciekawe, bo w wielu naszych placówkach jest naprawdę dużo byłych świadków Jehowy i to nie jest przypadek.
To nie jest przypadek. Tam też jest cała grupa ludzi, którzy są otwarci na Słowo Boże. I wracam do pewnej kwestii, o którą zahaczyłem. Do kogo my mamy kierować dzisiaj tą swoją Ewangelię, nie swoją, no Bożą Ewangelię? Na kim się skupić? Bo z jednej strony oczywiście nie wolno nikogo wykluczać, ale z drugiej strony my nie mamy mówić po to, żeby mówić, ale mamy mówić po to, żeby ludzie słuchali, żeby usłyszeli, żeby dali się ochrzcić, żeby budować kościoły, uczyć ich tego, żeby oni sami dalej tę Ewangelię głosili i powtarzali niejako ten cykl. Czy na to pytanie jakoś możemy odpowiedzieć? Czy utrudnię jeszcze. Powiem tak, że my jako chyba najmłodsza denominacja my jesteśmy w sytuacji, kiedy nas wydarzenia wyprzedzają. Po prostu my jakby biegniemy za wydarzeniami, ponieważ nikt z nas nie przewidział pewnych rzeczy. Nigdy zresztą takich rzeczy nie było. I to też jakby nie daje tej chwili na zastanowienie, tylko trzeba reagować no, w danym momencie. I trzeba się zgodzić na to, że czasami się popełnia błędy. No, jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy. Jesteście w stanie jakoś zmierzyć się z tym? Znaczy ja powiem tak, może to słowo, ta oferta jest takie niefortunne troszeczkę. Mi się to źle kojarzy z takim jakimś marketem, który wyprzedaje jakieś rzeczy. Ale myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś, to Ewangelia, to słowo, które głosimy, ono ma tak naprawdę docierać do ludzi, którzy poszukują, są spragnieni Boga. Nie kierowałbym tej Ewangelii do protestantów, do ludzi z innych denominacji, dlatego że oni już ją usłyszeli. Z mojego doświadczenia wiem, że zawsze z takimi ludźmi, którzy przychodzą z innej denominacji, jest problem. Jakieś kłopoty zawsze są, no bo tam było tak, bo ty robisz inaczej. Mam doświadczenie w naszym zborze pracy z ludźmi, którzy naprawdę usłyszeli po raz pierwszy Ewangelię, nawrócili się, oddali życie Chrystusowi i widzę w tych ludziach pełen taki duży, taką zachętę, potencjał do tego, żeby iść i głosić, być uczniami, tak, żeby się rozwijać, żeby nie tylko przyjść w niedzielę, usiąść, wysłuchać kazania i pójść do domu, ale po prostu ja widzę w nich i oni we mnie, dla mnie są taką zachętą do tego, żeby wychodzić na ulicę i głosić Ewangelię tym, którzy są spragnieni, którzy są zagubieni w tym całym sytuacji, w której się znaleźli, no bo tak naprawdę to nie jest normalność, w której żyjemy, tak? Ci ludzie poszukują Boga i ci ludzie poszukują nadziei, a my tę nadzieję po prostu mamy im dać, bo ona jest w Bożym Słowie, w Jezusie, nie? No to jest ciekawe, co mówisz, bo ja mam inne jakby spojrzenie z drugiego biegunu, ale to dobrze, bo to znaczy, że będziemy się uzupełniać, bo oczywiście najpewniejsza odpowiedź to jest do wszystkich, ale wiadomo. Bo ja mam jakby w głowie jakby drugi biegun i zupełnie inny pomysł na to wszystko, w sensie ja wierzę, to będzie przewrotne teraz, co powiem, w zasadzie nie dzieliłem się jeszcze tym z wami, chyba pierwszy raz jakby akurat ten temat zahaczamy w takiej rozmowie, to jeszcze publicznej. Ja wierzę, że jakby, że my potrzebujemy normalnej reformacji, normalnego przebudzenia i katechizacji na nowo. I ona się zawsze zaczyna w Kościele i dotyczy najpierw Kościoła. Podam przykłady, nie? Jakby ta najsłynniejsza reformacja rozpoczęła się w Kościele katolickim, stał za nią ksiądz Marcin Luther, no i z tego wziął się protestantyzm, nie? On przeprowadził, znaczy oczywiście no nie on jeden, bo tam był Hus i tak dalej, ale tak bardzo to spłycając. Przeprowadził tą reformację, przeprowadził katechizację na nowo, akurat w jego przypadku to polegało na tym, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Później, tak bardzo spłycając temat, na łamach tego luterańskiego ruchu zostało wyzwolone coś, co tam nazywaliśmy baptyzmem, czyli wrócili do tego chrztu osób dorosłych. W ramach tego ruchu, i to oczywiście zaczepiało też ludzi niewierzących, ale głównie działo się w Kościele. W ramach tego ruchu powstał Adwentyzm, który przypomniał, że Pan wróci. Na łamach tego powstali Wesleyowcy, na łamach tego, zawsze wewnątrz Kościoła. Aż dochodzimy do XX wieku, do ruchu zielonoświątkowego, tam okolice 1905 roku, kiedy to z tamtych ludzi, na łamach tamtego kościoła, Bóg przypomina o darach Ducha
darach Ducha Świętego. Kościół ma odnowioną naukę dotyczącą darów Ducha Świętego. I ja wierzę, że my jesteśmy w tym miejscu. Że teraz idąc w różnych kościołach... Idąc tym torem myślenia, to myślę, że w tym momencie to, co Bóg chce przypomnieć, to przypomnieć, że Kościół jest Kościołem miłości, jest Kościołem relacji, jest Kościołem bliskości. Co przez lata było zapomniane, bo Kościół stał się bardziej instytucją trochę. A w tej chwili o tym wszystkim, o czym ty powiedziałeś, to Bóg przypominał, a teraz przypomina właśnie o tym. Tak, ja też to wierzę, że to jest ten czas, kiedy przypomnimy sobie, co to znaczy wspólnota. Być może wydarzenia nas zmuszą do tego, że za którymi stoi Bóg, bo to też tak... Zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno jest tak, że za tym wszystkim stoi diabeł, bo może to Bóg robi trzęsienie jakby Kościołowi. To dopuszcza do pewnych rzeczy. To na pewno, że diabeł jest ewentualnie spuszczony na smyczy, na tyle, na ile Bóg mu pozwoli. Natomiast być może te sytuacje, te wydarzenia nas zmuszą do tego, że my odkryjemy na nowo pojęcie wspólnota, będziemy zależni od siebie. Nie chcę tu tworzyć jakiejś teorii, są to jakby ten, ale widzimy, że to zmierza w tym kierunku, że gdzieś będzie jakaś segregacja ta czy inna. W tą segregację będą mocno wsadzeni chrześcijanie, choćby ta segregacja sanitarna. Nastąpi jakiś podział, będziemy zależni od siebie. Więc ta wspólnota siłą rzeczy zacznie się tworzyć. Być może będzie jakieś prześladowanie takiego samodzielnego myślenia, co spowoduje, że znowu ta wspólnota zacznie jakby nabierać głębszego znaczenia. W końcu zrozumiemy drugi, trzeci, czwarty rozdział Dziejów Apostolskich, że oni wszystko wspólne mieli, że to była pewna komuna, w sensie gmina chrześcijańska, a nie tylko niedzielne spotkania, czy tam środowe, czy piątkowe, czy live'y, tylko będziemy zmuszeni do takiej sytuacji. Na bazie tego może jakaś reformacja Kościoła powstać. I Słowo Boże mówi, że to się potem rozlewało na zewnątrz. I Pan codziennie przymnażał tych ludzi, ale jednocześnie, jeśli dobrze pamiętam, w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że osoby postronne bały się tam przyjść. Tak. Że to było tak święte, tak prawdziwe, tak autentyczne, że ktoś, kto chociaż miał cień kłamstwa w tym wszystkim, on się bał tam przyjść. Bo on wiedział, że to wyjdzie na wierzch, że to jest za gruba sprawa. I trochę to tak zaczyna wyglądać. I ja osobiście, ja dzisiaj kieruję Ewangelię do Kościoła. Czyli tylko, żebyśmy ją dobrze zrozumieli. No, nie, Ewangelia nie w sensie Jezus Chrystus zmartwychwstał za wasze grzechy, zmarł za wasze grzechy, zmartwychwstał dla waszego usprawiedliwienia, chociaż niektórym się przyda to przypomnieć, ale mam na myśli taką katechizację Kościoła, która to wie, że jak my zaczniemy w ten sposób żyć, funkcjonować, jak ta reformacja nastąpi, przestaniemy, wiecie, się zachwycać piosenkami, rękami do góry, nie wiem, charyzmatycznymi mówcami, którzy najlepiej, żeby mieli potargane galoty i brońcie Panie Boże, żeby ubrał marynarkę, bo jeszcze pomyślą, że jest jakiś w ogóle skostniały. Wiecie, tam całkiem niedawno był taki trend, to się nazywało, a już nie pamiętam, ale chodziło o rewitalizację Kościoła. I ona na tym polegała, że mamy być tacy miodzio. No, ja mam miodową brodę i mnie nikt nie przebije w tej rewitalizacji. No i teraz jakby, kiedy to wszystko się ogarnie, to się może wylać i to zaczepić i ja gdzieś wierzę, że to jest ten czas, że ja osobiście nie mam w tej chwili serca i przekonania do głoszenia całkowicie ludziom niewierzącym. Jakby rozumiecie, jakby, co nie oznacza, że przeszkadza mi, że ktoś to robi. Mówię, uzupełniamy się, nie? Ja osobiście mam przekonanie, że to jest czas, kiedy trzeba mówić do Kościoła. Do Kościoła. Ludzie, zacznijcie być gorący. Przestańcie być letni. Jakby opamiętajcie się z pewnych praktyk, z pewnych cech. Wróćcie do Słowa Bożego, a jednocześnie niektórym trzeba powiedzieć, zważajcie na Ducha Świętego, bo On jest. On do nas mówi. Dary Jego funkcjonują. Wiecie, pojawia się coraz więcej
proroctw, których nie wolno bagatelizować. I Słowo Boże o tym mówi, żeby nie lekceważyć tych rzeczy. Mm-hmm. Więc niektórym trzeba powiedzieć, nie? Mm-hmm. Że fajnie, że macie w małym palcu Pisma, to teraz musicie poznać moc Bożą. Bo Pan Jezus powiedział, nie błądzicie, bo nie znacie mocy Bożej i Pism i mocy Bożej. Nie? Mm-hmm. Więc ja gdzieś w tą stronę kieruję dzisiaj Ewangelię i na tym się skupiam w swojej pracy, tam gdzie mogę ją pociągniemy słusznie wykonywać. Ten temat. Dajmy teraz szansę internautom, bo tam jest parę pytań. Krzysztof Izydorczyk, no my się... Tu padła odpowiedź na pytanie, jak układa się współpraca w HWE, to już o tym mówiliście. Jakie plany i pomysły na przyszłość? Myślę, że teoretycznie już gdzieś odpowiedzi na to. O tym jeszcze będziemy mówili. Padły, no tak myślałem. Marcin Pantak. Planujecie współpracę jaką z diakonią ewangeliczną Fabiana Błaszkiewicza? Pastor Bartek pamięta pewnie określone proroctwo. Bo ja jestem wezwany do tablicy, skoro się tu pojawiam. Mhm. Nie wiem, no ja chyba, znaczy mi się wydaje, że my planujemy współpracę z każdym, kto chce współpracować i kto jest gotowy współpracować i żyć świętym życiem, obojętnie czy on będzie miał na imię Fabian, czy Bartek, czy Andrzej, czy Sławek. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Jakby, no pewnie, że tak. No jak można odpowiedzieć inaczej na to pytanie? Zabiegać o to, żeby ktoś z nami współpracował, prosić kogoś o to, ja osobiście nie mam zamiaru, bo to musi być naturalne, tak jak naturalnie my zaczęliśmy współpracować. Nikt za nikim nie biegał, nie chodził, nie prosił, nie dogadywał się, nie szedł na żadne kompromisy, na żadne te, tylko po prostu naturalnie wytworzyła się między nami współpraca, pomimo różnic, które gdzieś tam w jakichś detalach między nami występują i na tej zasadzie chyba z każdym podejmiemy współpracę, ale to musi być naturalne, nie? Tutaj trzeba jedną rzecz powiedzieć, przypomnieć może, bo nie wiem, czy wszyscy nie muszą śledzić pewnej wypowiedzi. Nie ma drzwi zamkniętych do współpracy z kimkolwiek, ale myślę, że są pewne warunki, które w jakiś sposób wynikają z naszego nauczania. Czyli po pierwsze, ta współpraca musi być oparta na Biblii. No, to nie mogą być jakieś pomysły, no, trzeba to powiedzieć jasno, z piekła rodem, tylko to musi być coś, co jest oparte na Słowie Bożym. Jeżeli ktoś chce współpracować na bazie Słowa Bożego, to proszę bardzo, no, możemy rozmawiać o tym. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli już mówimy o Słowie Bożym, no to ja osobiście, ja mówię w tym momencie za siebie, ale wiem, że nie tylko za siebie, jestem przeciwko współpracy z kimkolwiek, kto wchodzi w ekumenię. Tak. Jak ja rozumiem ekumenię, żeby było jasne. Nie chodzi mi o, bo niektórzy ten termin mylą trochę, nie chodzi o ekumenię pomiędzy nami na przykład, bo my nie mamy ekumenii, mamy jedność Duchu Świętym. Amen. Natomiast ekumenia, czyli no wszyscy do jednego worka, wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami, współpracują ze sobą, to od razu mówię, że to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie ma mowy. Nie chodzi tu o katolików nawet, bo tu możemy w to miejsce wstawić czy Świadków Jehowy, czy Adwentystów, czy badaczy pism. To nie wchodzi w rachubę, po prostu. No i trzecia bardzo ważna rzecz. Niestety, ale niektórzy głoszą taką dość nowoczesną, zmodyfikowaną Ewangelię, pozornie biblijną. Ale na przykład pojawiają się pomysły pastorstwa kobiet, dosyć niezrozumiałe, niepojęte i niewyjaśnione podejście do na przykład homoseksualizmu jako zjawiska, czy też do zabijania dzieci nienarodzonych. Nie wiadomo właściwie, kto jest za, kto jest przeciw. Czy w ogóle ktoś jest za i przeciw, czy jest tylko przeciw, czy jest za. Chodzi o to, że to nie jest po prostu jasno powiedziane. To są deklaracje, które muszą być jasne, ponieważ one decydują tak naprawdę o no, można powiedzieć, poziomie moralności Kościoła, o takim poważnym podejściu do etyki biblijnej. No, co niestety zostało zaniedbane, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy rozmawiali.
No i to są rzeczy, które muszą być jasno wybrzmieć. Więc jeżeli ktoś chce, szuka współpracy, jest gotowy na współpracę, musi wziąć to pod uwagę po prostu. No a jeśli szuka współpracy bez względu na to, czy jest wierny Ewangelii, czy nie, no to spotka się pewnie z odmową, no bo trudno inaczej to potraktować. Jeszcze coś? Tak, Danuta S. A Kościół Chwały w Warszawie, jaki stosunek jest do tego kościoła? Powiem za siebie. Nie będę oceniał takiego czy innego kościoła, nic mi do tego. Jeżeli nawet wśród Świadków Jehowy są ludzie, którzy szukają Boga, no to może nie oceniajmy takiego czy innego kościoła, no bo możemy się pomylić po prostu i tyle. No, nie wiem, czy coś chcecie dodać do tego. Znaczy, ja jakby osobiście nie znam tej wspólnoty, nigdy tam nie byłem i też nie mogę za dużo powiedzieć. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jakby ta różnica, o której ty powiedziałeś, jest między nami, czyli ta jakby pasterstwo kobiet, tak? Kobiety są pastorami tam, no to to jest ta jedna różnica. Tak? Tylko też trzeba uważać, bo to jest tak jak na przykład w kazecie, że jest przyzwolenie, ale jest cała grupa zborów, która w ogóle nie bierze tego pod uwagę. No i tutaj też może być taka sytuacja. Generalnie Kościół Chwały chyba jest za, ale ja nie wiem, czy wszystkie zbory są za. No to... Znaczy nie wiem, czy to jest Kościół Chwały ma tylko jeden zbór, czy więcej? Nie, więcej. Tak, więcej, bo ja myślę, że tylko w Warszawie. To jestem nie w temacie. Więcej. No właśnie, na tyle mało znamy jakby ten kościół, to by trzeba wszystko zdefiniować, wiecie, to jest pytanie, na które się nie da odpowiedzieć, bo ani tak, ani nie, bo trzeba by zdefiniować, bo to pastorstwo kobiet jest wspaniałym przykładem. Jeżeli za pastorstwem kobiet rozumiemy, że kobieta przewodzi zborowi, to nie. Tak. Ale jeżeli za pastorstwem kobiet rozumiemy to, że kobieta jest pasterzem dla wielu ludzi, to ja znam takich bez liku, kobiet, nie? To zgoda. Jeżeli ktoś z tego powodu mówi, że to jest jej pastor, jakaś siostra tak powie, to ja zawsze proszę o definicję, co ty masz na myśli, żeby jakby... Więc to się nie da tak odpowiedzieć, bo to by trzeba usiąść, porozmawiać, mówimy, co my mamy na myśli. Jeżeli mówimy o urzędzie, czyli o tym, że ona przewodzi całemu zborowi, no to proste pytanie, gdzie jest jej mąż? Jak nigdzie, no to się nad tym trzeba skupić, a jak na miejscu, no to co tu jest nie tak, jak to w domu funkcjonuje i tak dalej, to nie dzisiejszy temat. Trzeba by to wszystko zdefiniować, nie? I jakby myślę, że no ja osobiście nie chcę odpowiadać na takie pytania, a co z kościołem X we Wrocławiu, a co z kościołem Z w Bytomiu, a nie wiem co z tym kościołem. Jeżeli naturalnie będziemy współpracować, tak jak tu, to jest najlepszy przykład. Ja mało wiedziałem o Andrzeju czy o tobie, po prostu spotkaliśmy się, okazało się, że mamy tu podobny problem, tu to samo, tu inaczej, ale kiedy zdefiniowaliśmy, to okazało się, że ocieramy się jakby w podobnym pomyśle i to było takie naturalne, normalne, pewnych rzeczy nie trzeba było wyjaśniać i podpytywać. No i ja wierzę w taką współpracę, nie wymuszoną, nie, że my zrobimy casting teraz na współpracę. Myślę, że to też nie nasze zadanie, trzeba ocenić. Kto się z kim nie lubi, tylko naturalnie. No, jakby. Nie do tego zostaliśmy powołani, żeby tutaj teraz zrobić jakąś wyrocznię, który zbór jest dobry, a który nie. Ale myślę, że wrócę do tego, co rozmawialiśmy w czasie podróży. Tak? No, jeżeli ktoś nie wie, jaki zbór wybrać, no to niech pochodzi do tego, tak, do drugiego, no, zobaczy, który jakby pasuje, w którym jest nauka biblijna i myślę, że to jest chyba najrozsądniejsze. No, ktoś tu zaczepił, że nie oceniajmy, nie da się odpowiedzieć i tak dalej. No tak, no dokładnie tak. Jeżeli chcemy oceniać, musimy zrobić to sprawiedliwie, mając pełnię wiedzy, bo inaczej będziemy rozliczeni z tych słów. Ja sobie pozwolę na ocenę i na osąd tylko wtedy, jeśli będę pewny, że on jest sprawiedliwy. Więc jak komuś to przeszkadza, no to trudno, to niech ocenia, jak mu tak łatwo to przychodzi, każdy za siebie. No ja ocenię tylko wtedy, jak będę miał komplet informacji. No tylko, że z drugiej strony chyba szkoda marnować czasu na zbieranie takich informacji. No właśnie, jest tyle ważniejszej pracy, niż żeby się tam pochylić nad tym, czy jakiś zbór tam tak robi, czy tak. Co mnie to obchodzi?
byle mój zbór robił tak, jak Biblia mówi i byle w moim otoczeniu byli ludzie, którzy się tą Biblią przejmują, bo wiecie, no za chwilę dojdziemy do wniosku, czy trzeba się przejmować, czy w Katowicach w Związku Diamentowej Drogi Buddyjskim coś trzeba robić. No pewnie coś trzeba robić, ale ja tam nie będę nic zrobił, nie? Jeszcze coś tam jest? Nie. Przerwaliśmy naszą rozmowę w bardzo ważnym punkcie i chciałbym do tego wrócić. Mianowicie zwróciliśmy uwagę na to, że do kościołów ludzie przychodzą w Polsce, mówimy o Polsce, nie wiem, gdzie jest w innych krajach, ale w Polsce kościół się ludziom kojarzy z pewnego rodzaju poczuciem sakrum, z pewnym porządkiem, pewnym szacunkiem dla no, pastora czy księdza, to już tam nieważne, chodzi o to, żeby to wybrzmiało. Z pewną powagą, która no, myślę, że powinna całować Kościół. No i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Z moralnością. Z takim naprawdę w miarę wysokim poczuciem etycznego życia zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i indywidualnym, czy małżeńskim. I to jest moje zdanie, oparłem je na tym 30-letnim doświadczeniu, 32-letnim doświadczeniu pastorskim i nie tylko. Ja uważam, że Kościół w Polsce po prostu gdzieś zagubił to po pierwsze nauczanie, a po drugie takie praktyczne stosowanie etyki i moralności. I jeśli ma się w Polsce coś powieść, coś dobrego zdarzyć, to wspólnoty, społeczności, które będą powstawały, które już istnieją w ramach, no mówimy o sobie, HWE, muszą być moralne, muszą być etyczne, muszą pilnować tego wysokiego poziomu moralności. Bo jeśli tego nie zrobimy, to wcześniej czy później ludzie, którzy chcieliby do nas dołączyć, zaklasyfikują nas jako takich samych oszołomów, jak ci, u których już byli, czy próbowali być. Nie wiem, zgodzicie się ze mną? Jak na to patrzycie? Czy ja tutaj się zgodzę z tym, co mówisz i dodałbym jeszcze kwestię tego, że chyba z tym jednym z takich zadań, które powinniśmy sobie postawić na samym początku, to jest to, żeby jakby tą drogę uczniostwa prowadzić w kościołach, w zborach, tak? Żeby tego nie zaniedbywać. Ja myślę, że największy chyba problem ostatniego czasu jest to, że ta sfera jakby życia kościoła, czyli to uczniostwo osób, które przychodzą do kościoła, jest zaniedbane całkowicie. Tak jakby skupiamy się na czymś innym, tak? Ważne, że jest zbawiony, ważne, że jest na tej dobrej drodze, nie jest już w kościele katolickim. Ale zaniedbujemy to, co jest istotą też, bo zobaczcie, że jak mówimy o dziejach apostolskich, pierwszy Kościół no, spotykał się we wspólnocie, trwali we wspólnocie i w nauce apostolskiej, tak? I w jednomyślności, i w łamaniu chleba, więc ja tutaj widzę taki etap i taki proces uczniostwa tych osób, które pojawiały się w Kościele tym pierwszym i dzisiaj to powinno, myślę, że zaistnieć i to powinno być jakby fundament każdego zboru, tak? Uczniostwo. No ja się tu też całkowicie przechylam ku temu i zgadzam. I też mam taką tezę na to, że no wszyscy jesteśmy głodni poruszenia, przebudzenia, jakby obojętnie jak to nazwiemy. To jest chyba naturalne, że kiedy człowiek chodzi w Duchu Świętym i z Duchem Świętym i jest uczniem Pana Jezusa, to pragnie, by to Królestwo Boże się szerzyło, więc ta chęć i ta potrzeba szerzenia tego Królestwa Bożego jest czymś naturalnym dla chrześcijan, dla nas też w takim razie. I teraz jakby chyba nauczyliśmy się i nakarmiliśmy się, wiecie, wielkimi wydarzeniami i wielkimi mężami Bożymi. Grahamem, Princem, każdy tam wymieni swoich takich wielkich tych. Wielokrotnie słyszę, jak moi starsi bracia czy starsze siostry wspominają takie krucjaty w Polsce, że to i to zrobili, nawróciło się tyle i tyle i powstał z tego zbór i to. I padają gdzieś takie słynne nazwiska. Karmimy się, wiecie, tymi książkami o pracy tych ludzi i w ogóle. I gdzieś się zgubiło nie tym ludziom, tylko nam,
gdzieś się zgubiło w tym wszystkim takie, to co powiedziałeś, moralność, takie zwykłe, szare, ale święte życie. No, czyli dokładnie. Że mąż kocha swoją żonę tak, jak nie potrafi tego robić człowiek niewierzący. Że żona tak kocha swojego męża, że w taki sposób wychowujemy dzieci, że do pracy chodzimy pracować, a nie narzekać na PiS czy PO, czy na pracodawcę. I nie skandować, jak to mało pensji dostajemy. Rozumiecie? Takie nic. Nie? Mamy w głowie Wembley, mamy w głowie wielkie krucjaty, wielkie przebudzenia, tysiące. Każdy chce pełnić zaszczytną służbę i zaszczytny urząd, a nie ma komu u podstaw tym świętym życiem. To jest takie bardzo polskie. Tak. U świętym życiem żyć. A z historii przebudzenia wynika, że właśnie to najmocniej oddziaływało na pozostałych. Kiedy oni widzieli, ci ludzie żyją tak jak my, ale świętym życiem. W tych samych warunkach, co my, jedzą to, co my, piją to, co my, chodzą ubrani jak my, dotykają ich te same problemy, co nas, ale oni w tym wszystkim żyją świętym życiem, my też tak chcemy. I gdzieś to powinno być kluczem. Ja osobiście o to się modlę, żeby w HWE to było kluczem. To była najważniejsza rzecz, która będzie nam przeświecać. Ja nie mam problemu, że ktoś nie do końca będzie zgadzał się ze mną w jakimś tam, wiecie, podpunkcie, myślniku jakiejś tam doktryny kalwińskiej na przykład, nie? To wiadomo, że ja zafascynowany jestem kalwinizmem. I ja nie mam z tym żadnego problemu, jeśli on będzie żył świętym życiem. Mhm. To jest najważniejsze. Nie? Żeby ci ludzie, żeby pasją ich było święte życie, żeby oni się przejmowali grzechem i świętością, nie? I dążyli do tej świętości. A reszta się poukłada. Mhm. Doktryny się poukładają, wspólnota się wytworzy, zbór z grupy domowej zrobi się zborem, w którym będą musiały zafunkcjonować urzędy starszych, urzędy pastora. To jest naturalna kolej rzeczy, bo zdrowy organizm się rozwija. Jeśli będą przejęci świętym życiem, jeśli my będziemy przejęci świętym życiem. Ja osobiście uważam, że tego trzeba najmocniej pilnować. I to jest coś, czego brakuje w dzisiejszym Kościele. Tak, nie ma. I dlatego jest ruch i dlatego jest strach w niektórych kręgach, bo właśnie tam się stawia na wszystko, tylko nie na taką szarą, w cudzysłowie, świętość. Taką codzienność, ale w świętym życiu. I to jest coś, co my często podkreślamy w swoich nauczaniach i tutaj na pewno nas to łączy i to powoduje gdzieś, myślę, jakąś chęć przyłączenia się do tego i to trzeba pilnować, żeby to było jakością, która będzie nas wyróżniać. Taka myśl mi przyszła do głowy, jak ty tak mówisz o tej świętości, że czym się różnimy, słuchajcie, od tych wszystkich ludzi, którzy chodzą po ulicach? Jak nie tylko tą świętością, takim Bożą obecnością, która jest nas, tylko to jest ta różnica. To często u siebie mówię z Boże, słuchajcie, nigdy nie będziemy mieć takiego zespołu uwielbienia i takich muzyków, którzy będą lepsi jak muzycy ze świata, nie? Zawsze oni będą bardziej wyszkoleni, będą mieć lepsze instrumenty, lepsze wokale, lepsze tam zdolności i talenty. Teraz oczywiście jakby moja żona mnie udusi, jak przyjadę do domu, bo akurat prowadzi zespół uwielbienia. Uważaj, wracasz w samochodem. No śmieję się oczywiście. Wiecie, nigdy nie będziemy mieć takich mówców. Nie wiem, nie wyobrażam sobie Andrzeja albo ciebie, jak robicie szkołę mowy ciała i wiecie, że jak tak, to tak, a tak, to tak, tak się trzeba uśmiechnąć i tak trzeba usiąść i tak ręce sprostować, a tak wygiąć kręgosłup, żeby się to właściwie zostało odebrane. Próbowaliśmy przed nagraniem, ale nie wiem. Cały czas próbuję, już jak mogę się tu kręcę na tym krzesełku. No a tak jakby rozumiecie, no nigdy nie będziemy w stanie być lepsi od świata w tych sprawach, ale świat nigdy, tak, ale świat nigdy nie będzie miał czegoś, co ma tylko Kościół. Tak. Świętość. I to jest coś, na to musimy postawić. Tylko Kościół potrafi być święty. My możemy mieć, oni mogą mieć poukładane życia, sztywne kręgosłupy moralne. Dużo rzeczy może być. Jednej rzeczy nie można mieć, nie będąc w Kościele. Nie można być świętym. Tak. I to jest klucz do wszystkiego. Świętość. Tak. Tutaj trzeba dodać jedną rzecz, może wyjaśnić, bo w tym jest spore zamieszanie. Mianowicie, ja tego nauczam od lat, ale widzę, że ciągle ludzie jakby tego nie załapują. Mianowicie, nam nie zależy na tym, żeby ludzi uczyć, jak być świętymi, w tym sensie, że dostaną regulamin,
że nie będą jedli tego, a będą jedli tamto. Będą się modlić 5 razy dziennie, a nie 1 raz dziennie. Tak, to jest moralność albo religia. Czytać Biblię tyle, a nie tyle. Nam chodzi o to, o czym mówi Jezus. Jezus powiedział, ojciec jest duchem i szuka takich, którzy mu w duchu i w prawdzie oddawali cześć. I nam zależy na tym, żeby ludzi doprowadzić w duchowej drodze do tego miejsca, kiedy oni sami zrozumieją, że jest tylko Chrystus. Amen. I będą z Nim mieli po prostu bliską relację. Bo jak będą mieli dobrą, bliską relację z Chrystusem, to oni będą chcieli być w Kościele, będą chcieli go tworzyć, będą chcieli usługiwać w tym Kościele. Dla mnie, jeżeli ktoś mówi, że on wierzy w Boga, ale on Kościoła nie potrzebuje, to on kłamie. To jest kłamca, on nie wierzy w Boga, bo Bóg zawsze prowadzi ludzi do Kościoła. I Bóg zawsze wzbudza w człowieku miłość do Kościoła i miłość do ludzi. No, mowa o największym przykazaniu, więc prosta rzecz. No dobrze, czyli tutaj mielibyśmy pewną jasność. I teraz jest pytanie, może jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, nie powiedzieliśmy o tym. Moim zdaniem, tak jak czytam Biblię i to też się wiąże ze wspólnotowością Kościoła, Kościół, ten wczesny Kościół był niesamowicie misyjny. Nawet jeżeli oni tam usiedli w Jerozolimie i chcieli mieć dobrze, to Bóg dopuścił prześladowanie po to, żeby się rozeszli po całym Imperium Rzymskim. I myślę, że to nauczyło chrześcijan, że to jest właśnie to, do czego są posłani. I przez ostatnie kilkadziesiąt lat Kościół to zaniedbał kompletnie. Konferencje, które były, to były dla wierzących. Zloty, zjazdy były dla wierzących. Wszystkie spotkania były dla wierzących. Spotkania dla kobiet, dla matek, dla młodzieży, wszystko dla wierzących. I przez dziesiątki lat Kościół, jak miał 40 tysięcy, ewangeliczny Kościół, tak został przy tych 40 tysiącach. Znaczy, no dzisiaj już jest mniej, bo się część ludzi potraciła i nie wiadomo, co się z nimi stało. Czy powinniśmy kłaść nacisk na misyjność, na rozwój? Jak myślicie? Znaczy, to jest jedna chyba z gałęzi służby Kościoła, tak? Misja, głoszenie Ewangelii, tak? I jakby ten etap. Z jednej strony tak, ale ja myślę raczej o tym, że to powinno być coś w rodzaju takiego DNA Kościoła, że Kościół z natury rzeczy, nie zastanawiając się nad tym, po prostu jest misyjny, bo tak został przygotowany przez Ducha Świętego, tak został przygotowany przez pastorów, przez starszych Kościoła i gdziekolwiek idzie wierzący, tam jest światłem i solą. W słowie, w czynie, w zachowaniu i tak dalej, i tak dalej. O tym właśnie mówię. Czy widzicie to podobnie, a może jakoś szerzej widzicie? Tu znowu chyba jakby dwie płaszczyzny, nie? Jakby pierwsza płaszczyzna, jeśli rozmawiamy o takich, bo powiedziałeś, że przez lata, oczywiście pełna zgoda, przez lata wszystko się robiło dla wierzących, to teraz zróbmy coś dla niewierzących, czyli jakąś taką wielką ewangelizację. I tu jakby oczywiście to jest potrzebne i Słowo Boże o tym mówi. I w ogóle potrzebujemy ewangelistów do tego, żeby takie rzeczy były. Nie pastorów, nie nauczycieli, nie apostołów, nie proroków, tylko potrzebujemy ewangelistów, których jest jak na lekarstwo w polskim kościele. A jeśli są, to nie daje się im pola działania. Natomiast ta misyjność tu znowu wrócę do tej świętości, nie? No, ona powinna być taką naturalną rzeczą. No właśnie. Że ja naturalnie zaczepiam mojego sąsiada, ty słuchaj, masz problem, to ja ci opowiem o kimś, kto rozwiązuje problemy. No właśnie. Widzę, że ktoś cierpi, no to słuchaj, czemu cierpisz? Pomodlę się o ciebie, a jeśli będę w stanie, to za moją modlitwą pójdzie czyn, ci pomogę, zaangażuję się w to, żeby ci pomóc, bo to jest w ogóle najlepsza ewangelizacja, taka naturalna, spontaniczna, zwykła. Bo niezwykle ciężko tych niewierzących zatrudnić na spotkanie z wierzącymi, zwłaszcza jak oni obserwują to, co obserwują w XXI wieku i mają zdanie na temat wierzących takie, jakie mają zdanie. Ja się nie dziwię, bo jak ja bym się dzisiaj nawracał, to by Bóg musiał mi gdzieś chyba internet zlikwidować, żebym nie widział pewnych rzeczy, nie czytał pewnych rzeczy i nie słyszał o pewnych rzeczach, bo patrząc na niektórych chrześcijan, stwierdziłbym, że oni wierzą w jakiegoś bożka Aresa wojny, a nie w Jezusa Chrystusa. Więc jakby
No i niestety taki obraz niesiemy często wśród niewierzących, więc raczej ta spontaniczność, taka misyjność, przynajmniej ja to tak dokładnie widzę, o to mi chodzi. Ja myślę, że to jest coś takiego naturalnego, jak człowiek spotyka naprawdę się z Ewangelią, z Jezusem Chrystusem, przeżywa to nowonarodzenie, tak, i doświadcza takiej Bożej obecności w swoim życiu, to tak, no to w naturalny sposób, tak jak mówisz, wypływa to, żeby podzielić się z tym. Ja pamiętam, jak ja się nawracałem, przeżyłem nowonarodzenie, myślę, że każdy z nas też, że to było czymś, co po prostu chcieliśmy się nieustannie dzielić, nie? Ja myślę, że tutaj problem chyba polega tak na tym, że ludzie się nawracają, ale nie przeżywają tego nowonarodzenia. O właśnie. Tak? Czyli po prostu nie ma tego nowego człowieka, który chce na nowo żyć i dzielić się tym, co przeżywa, tego, co doświadczył, bo to jest coś naprawdę niesamowitego, tak? Bo się przestało o tym mówić, przestało się o tym mówić. No, mówimy o nawróceniu, tak? No okej, okay. Umysłem możemy się nawrócić, ale co z tego, jak pozostajemy ciągle tacy sami, tak? No, ja wierzę, że jest Bóg, ale no, co za tym idzie? Nie idzie żadna zmiana życia, zmiana sposobu funkcjonowania. Ja powiem wam tak, ostatnio mieliśmy chrzest u nas w Boże i świadectwo katechumenów. I dla mnie było to co niesamowite, kiedy po prostu ja widziałem, kiedy oni opowiadali i widziałem ten moment tego nowonarodzenia. Jak opowiadali świadectwo, że w tym momencie to było nowonarodzenie, bo całkowicie ich życie się zmieniło, postawa ich się zmieniła, tak? Więc myślę, że to jest ten problem, żebyśmy pokazywali i nauczali o tym nowonarodzeniu, że to jest ważne. No właśnie, to trzeba przypomnieć. Bo ja nie tylko mam takie wrażenie, ale widzę, że wielu ludzi w kościołach nigdy nie narodziły się na nowo. Nigdy. Tak, bo się im o tym nie mówi. Kompletnie. No tak, nie mówi się, bo nowonarodzenie wiąże się z czym? Mowa o nowonarodzeniu wiąże się z mową o grzechu. I o morderstwie. O potrzebie pokuty, o potrzebie wyznania grzechów. A dzisiaj w wielu miejscach mowa o takich sprawach no jest niemile widziana w ogóle. Dlatego, że się goście mogą obrazić, mogą się poczuć niekomfortowo. Goście jak goście, ale członkowie zboru. No tak, przepraszam. No to prawda. No. No i w ten sposób wyhodowaliśmy pokolenie no takich, jak ja to nazywam, budyniowo-ciasteczkowych chrześcijan, którzy nie chcą problemów. Którzy chcą po prostu być, mieć miło i sympatycznie. I w niedzielę przyjść na nabożeństwo i po nabożeństwie iść sobie tak u nas w góry i tyle. I to jest całe chrześcijaństwo. Tak, no i tu jakby chyba warto, akurat to warto powiedzieć i zaczepić o to. No ryba się psuje od góry, nie? No to jest tak jakby, że chyba się wszyscy zgodzimy, że w latach 90. coś w Polsce się działo. Tak, początki. I powstawały kościoły, które są no, po prostu wzorem w pewnych kwestiach. I tylko, że w tych kościołach, na czele tych kościołów jakby stawiało się ludzi pełnych Ducha Świętego. Ludzi narodzonych na nowo, ludzi pełnych Ducha Świętego, z których ten Duch Święty aż kipiał. Natomiast później się coś dziwnego stało, kiedy tak śledzę pewne historie, i już nieważne było, czy ty jesteś pełen Ducha Świętego, ważne było, że ty jesteś strykiem, wujkiem, kuzynem, bratem, znajomym, synkiem kogoś tam, który być może był pełny Ducha Świętego. No i tak się to działo i w końcu pewne urzędy, pewne służby objęli ludzie, którzy po prostu nie mają tego Ducha Świętego, więc trudno, żeby ludzie pozbawieni Ducha Świętego nauczali o Duchu Świętym. Ludzie, którzy nie przeżyli nowego narodzenia, bo jak się łapią na niektórych aferach, to nie mogą być ludzie nowonarodzeni. No. Nauczali o nowym narodzeniu, bo oni sami tego nie umią, bo Słowo Boże jest bezlitosne. Mówi, że ślepy ślepego prowadzić nie może, bo wpadną do dziury. No i dokładnie gdzieś w tym miejscu jesteśmy i znowu trzeba postawić na to, że ten Kościół musi być oczyszczony, że trzeba ludzi pełnych Ducha Świętego dopuścić do posługi wśród świętych. Tak. A tych, którzy nie mają Ducha Świętego, oczywiście nie terroryzować, nie schować do piwnicy, tylko im powiedzieć, musicie się narodzić na nowo. Albo odejść. Albo odejść, oczywiście. Każdy ma wolny
wolny wybór. I my gdzieś jesteśmy w tym miejscu jako Kościół, że my musimy zacząć upominać się o to, żeby, wiecie, to jest niedopuszczalne, co my zrobiliśmy, że pastorem nie staje się człowiek pełen Ducha Świętego i pasji, który od podstaw buduje zbór, tylko to jest ktoś, kto ma znajomego, najlepiej, żeby skończył studia i jeszcze go przyślą i powiedzą, tu będziesz pastorem. No to te historie się nie mogą dobrze kończyć, a one gdzieś w tym kierunku idą. Ja tylko chcę odkurzyć trochę sprawę początku lat 90., bo to jest czas, kiedy to był czas, kiedy nasz zbór powstał. I kiedy sięgam pamięcią wstecz, to powiem wam tak. Bóg chciał wtedy dać przebudzenie, ale Kościół był niezdolny do tego, żeby tych przebudzonych ludzi przyjąć. Powstało wtedy kilkadziesiąt kościołów, kilkadziesiąt zborów, część już nie istnieje. Jakieś tam setki czy tysiące nawet ludzi się nawróciło, część z nich już w ogóle nie funkcjonuje w ramach kościoła. Ale dlaczego tak się stało? I to jest ważne. Był stan wojenny wcześniej, były trudne chwile i troszeczkę to przypomina ten czas, w tym sensie, że jakieś doświadczenie dopadło również Kościół. Jak wtedy Kościół reagował? Ja to pamiętam, więc mogę powiedzieć. Kościół żył z pieniędzy Zachodu. Tak było. Kościół oparł swoją egzystencję o pieniądze z Zachodu. I jaki był efekt tego? Efekt był taki, że ludzie nie nauczyli się dawać, nie nauczyli się dzielić tym, co mieli. A w związku z tym też nie angażowali się w służbę, bo to jest pochodne. I wtedy, kiedy nagle przyszedł 89 rok, ludzie zaczęli szukać kościoła, to w wielu miejscach trafili na kompletnie nieprzygotowanych ludzi. To jeszcze muszę dopowiedzieć jedną rzecz, bo to nie wszyscy pamiętają. Wtedy jeszcze żyło pokolenie, które twierdziło, że nie wolno się uczyć, bo to jest po prostu bratanie się ze światem. Więc wykształceni katolicy przychodzili do zborów i po prostu nie wiedzieli, co mają powiedzieć, bo trafiali na ludzi kompletnie niesprawnych intelektualnie, no tak to nazwijmy. I dzisiaj mamy sytuację, kiedy rok wcześniej zaczęła się ta pandemia, ja świadomie używam tego określenia, i co zrobił Kościół? To, co zrobił Kościół wtedy, 40 lat temu, uciekł, schował się. Nie przeszedł tej próby, nie zaangażował się w służbę, nie zaryzykował, jeśli już tak możemy powiedzieć, nie nauczył się gorliwości, nie nauczył się chodzenia w niebezpieczeństwie. Używam tych pojęć dlatego, że ci ludzie tak myślą, ale oni się nie zdecydowali w tym wziąć udziału. I dzisiaj, kiedy ludzie po tym roku, no głównie katolicy, czy tutaj jeszcze luteranie, świadkowie Jehowy, szukają kościoła, no to niestety nie znajdują partnerów do tego. Ja bardzo dużo mam telefonów, dużo ludzi piszą do mnie ludzie, że nie mogą przyjść na nabożeństwo dzisiaj, bo są zapisy, bo nikt ich nie wpuści, bo się ich ludzie boją, bo nie wiadomo, kto to jest, czy nie doniesie i tak dalej, i tak dalej. No a niestety naszych zborów jest bardzo mało. I znowu mamy taką sytuację, że może nam to przebudzenie przelać się przez palce. Mówię o Kościele przez duże K. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że Bóg przygotował jednak dla nas przebudzenie. Wierzę w to głęboko. Ale niebezpieczeństwo istnieje. Niebezpieczeństwo istnieje. I my musimy też mieć tego świadomość, że my trochę pracujemy jakby w niedoczasie. Tak to wygląda. Bo popatrzcie, w stosunku do tej grupy 40 tysięcy ewangelicznie wierzących rok temu zostało, nie wiem, 30 tysięcy. Myślę, że to jest optymistyczna cyfra, liczba. I teraz tak, my pracujemy, staramy się głosić Ewangelię przez ten rok, nie tylko ten rok, ale jeszcze poprzedni licząc. W naszych zborach łącznie się ochrzciło kilkaset osób. No ale co myśmy zrobili? My tylko odrobiliśmy część strat. Nic więcej. Nie ma tego rozwoju, tego progresu, no bo my dopiero zaczynamy jako Kościół odrabiać straty.
I to jest dramat. Mało tego, my to robimy, a jeszcze część tego kościoła, tak to nazwijmy, jeszcze nas kopie, szczypie i próbuje nas zatrzymać w naszej służbie. Pytanie, w jakim celu? No to są nienormalne warunki. To w niczym właściwie, do niczego się tego nie da w żaden sposób porównać. No, nie było takiego okresu w Polsce dla Kościoła. My żyjemy w absolutnie nienormalnej sytuacji i doświadczamy absolutnie nieprzewidywalnych zupełnie rzeczywistości i musimy jakoś sobie z tym dać radę. Jakoś oznacza, że musimy sobie dać radę tylko słuchając Ducha Świętego, bo sami nie mamy takiej mądrości, żeby to przeprowadzić. No nie wiem, jak wy na to patrzycie. Znaczy, no, powiem tak. Dlaczego kopią dołki i próbują, no, atakują nas, powiedzmy sobie szczerze? No dlatego, że to spowoduje tak w tych instytucjach denominacyjnych wielkie zamieszanie. Ja takie odnoszę wrażenie, że po prostu no, to troszeczkę taki lęk, strach przed tym, że coś może się wydarzyć i niektórzy mogą potrafić swoje stołki, na których siedzą już od wielu, wielu lat. Ale tak się stanie. Tak się stanie. Bo tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, ja sobie przeanalizowałem kilka takich, jedną tak dobrze denominację, to patrząc od lat 90., to już będzie 30 lat, tam się nikt nie zmienił w tym przywództwie. Tam po prostu się pozmieniały stołki. Tak? I to mnie najbardziej przeraża. Tak? To dlatego też nie możemy mówić o tym, że no, ludzie usłyszą o nowonarodzeniu, bo usłyszą tylko o zmianach, które tam są w tej instytucji. Ja myślę, że powinniśmy spojrzeć na właśnie tak, jak zrobili to apostołowie. Oni się zdali całkowicie na prowadzenie Ducha Świętego. 12 chłopa prowadzonych przez Ducha Świętego zrobiło rewolucję. Tak? Myślę, że ci reformatorzy, którzy doprowadzili do tego, że w Kościele katolickim doszło do reformacji, tak, to też było prowadzenie Ducha Świętego. Nikt nie miał żadnych schematów, jakichś planów, tak, projektów, jak to zrobić, tylko po prostu no, to było prowadzenie Ducha Świętego i myślę, że powinniśmy się zdać całkowicie na Ducha Świętego. A, no, oczywiście, też nie bać się, wiecie, jakby, że coś nie pójdzie, nie uda się, nie wypali, nie zadziała. No to nie zadziała. No, to tam, gdzie będziemy robić inaczej niż Duch Święty chce, tam nie będzie działać, a tam, gdzie będziemy robić tak, jak Duch Święty chce, to będzie działać, skoro apostoła zawrócił z drogi, to i nas zawróci pewnie w jakimś momencie, że coś źle robimy. No i co z tego? Życie. Przecież tu nie o nas w tej historii chodzi, nie musimy być nieomylni. Dwóch nieomylnych już jest, nie? Ratzinger i Franciszek, więc trzech kolejnych nie potrzeba, nie? Więc jakby róbmy swoje i ja osobiście przestałem już śledzić te wszystkie, mówię wam, te pudelki, te głupoty. Znaczy tutaj jest pewne niebezpieczeństwo i myślę, że też powinniśmy o tym powiedzieć, bo też pewnie słuchają nas też i nasi tam pastorzy, koordynatorzy. Jest takie niebezpieczeństwo, że ludzie, którzy źle nam życzą po prostu, tak to trzeba nazwać, mówią o tak zwanych chrześcijanach, będą próbowali nas wciągnąć w różne rozgrywki, kłótnie, właśnie, tylko po to, żeby za jakiś czas powiedzieć, widzicie, oni są tacy sami jak my. No właśnie. Oni są dokładnie tacy sami jak my, tylko udawali do tej pory. Wystarczyło nacisnąć i proszę, co z nich wyszło. Więc kiedy mówiliśmy wcześniej, o tym mówiliśmy, z kim będziemy współpracować? No, nie będę się powtarzał. Z każdym kto? I tam wymieniliśmy pewne rzeczy, każdy może to odsłuchać. Natomiast nie będziemy też prowadzili niepotrzebnych dyskusji, debat, kłótni z ludźmi, którzy jedynie czego szukają, to żeby nas kopnąć w kostkę i opluć i sprowokować do podobnego zachowania. Nie, to nas nie interesuje. Jeżeli chcecie to robić,
no to muszę wam powiedzieć, że obnażacie tylko siebie i ludzie to widzą. I tym szybciej ludzie odejdą tam z tych waszych środowisk. Więc lepiej byłoby no, poszukać trochę mądrości w Słowie Bożym i zapytać się Pana Boga, czy Bóg naprawdę akceptuje taką sytuację, bo myślę, że jednak nie. No ale mam nadzieję, że jesteśmy na tyle już dojrzali duchowo, że nie damy się wciągnąć w tę pułapkę. To jest pułapka, którą diabeł zastawia na nas. My naprawdę musimy wnieść do Polski, czy do polskiego kościoła nową jakość. Ja na to naciskam, bo to jest niezwykle ważne. Jak ludzie przyjdą, zapytają mnie o coś trudnego, to ja mogę spokojnie powiedzieć słowo, ja nie wiem. Ja mogę powiedzieć nie wiem, bo jak nie wiem, to nie wiem. Ale jeśli ludzie będą widzieli, że my jesteśmy uczciwi, że żyjemy świętym życiem, że nie kłamiemy, nie plotkujemy, nie odgryzamy się, nie płacimy pięknym za nadobne, to oni się uśmiechną i powiedzą, to pastor może się rozejrzy, przygotuje, a może im powie, gdzie to mogę znaleźć. I wszystko będzie ok, wszystko będzie w porządku. Ale jeżeli do tej naszej niewiedzy dojdzie jeszcze to wszystko, no to właściwie możemy już pakować walizki, bo z tego nic nie będzie. Pewnie diabeł przygotował wiele innych pułapek, o których my nic nie wiemy, ale jeżeli Bóg za tym stoi, a powiem tak, w ciągu 12,5 miesiąca powstało w Polsce 68 zborów i placówek jednej denominacji. To się nigdy nie zdarzyło w Polsce. Nigdy. No więc jeżeli Bóg za tym nie stoi, to kto? I myślę, że my możemy spokojnie pracować z przekonaniem, że Bóg z nami jest. Nie znaczy, że Bóg jest przeciwko innym, żeby było jasne. Bóg z nami jest w tej pracy, ale tym bardziej musimy Go słuchać. Tym bardziej musimy być otwarci na Jego głos. Bo to jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Nie wiem, czy coś chcecie dodać do tego? Biblia jednoznacznie mówi, nie? Że problemy będą wynikały i prześladowanie takich inicjatyw będzie nie ze świata, tylko z kręgów religijnych. Prześladowano Jezusa, przecież nie prześladowali go ludzie jakby obcy tematowi. Rzymianie go nie prześladowali. Rzymianie mieli to w poważaniu, co tam się działo do pewnego momentu, dopóki właśnie Żydzi nie wznieśli problemów. W Dziejach Apostolskich to co czytamy? Komu to przeszkadzało? Religijnym Żydom. Tak. I tu jakby zawsze prześladowanie będzie z tej strony. Druga taka sprawa, nawet teraz przeglądam ten czat, my naprawdę potrzebujemy na nowo katechizować ludzi i tłumaczyć, co chodzi w Kościele. Teraz akurat przeglądam i przecież to są ludzie, którzy gdzieś nie są nam obcy, bo są tutaj na czacie. Jedno się tam wykłóca, czy odpowiemy na pytanie, czy mamy nosić broń, czy nie mamy nosić broń. Już się nie wykłóca. Jak już bardzo chcę, to ja osobiście mu odpowiem, chłopie, ty nie możesz mieć broni, bo ty się zapostrzelisz albo zabijesz. Ty jest taki nerwowy. Ty się PlayStation kup najpierw. A drugi tam kłóci się, że to nie jest debata, bo on oczekuje, że na debacie my się tu będziemy bić i kłócić i będziemy mieć tylko inne zdanie. I my mamy takie nastawienie. I popatrzcie, gdzie jest Kościół. Że my musimy się pokłócić, bo inaczej będzie nudno, nie będzie ciekawie. Jak się nie okaże, że ja z Cylikasem czy z Ciesiłką nie wyjdę stąd skłócony, to ta debata była bez sensu. A najlepiej, żeby jeden drugiemu w nos dał. No ludzie, no my normalnie musimy się nowo narodzić. Na nowo tak, musimy się narodzić. I sporo chrześcijan musi to usłyszeć. Wy musicie zamienić miejsca rozrywki na kościoły. Bo tak. Jak chcecie miejsca rozrywki, to trzeba sobie KSW wykupić. Albo coś takiego, a jak chcecie świętości, to trzeba do kościoła przyjść. A kościół będzie się charakteryzował czymś, nie? I prześladowania będą od tych, którym to będzie zakłócało dotychczasowe funkcjonowanie. No chyba jakby już czas powiedzieć pewne rzeczy. No przecież ja bym w życiu nie przypuszczał, że ktoś do mnie zadzwoni z znanych przywódców denominacji i powie, chłystku, co wy w tej Polsce, nic przecież nie zmienicie. No przecież mi się to takie rzeczy nawet nie śniły, że ktoś będzie w stanie tak zareagować, czy historie, które wy przeżyliście, no ja nie będę jakby waszych historii opowiadał,
Ale przecież to wiecie, no. Ale skoro tak się dzieje, znaczy to, że się piekło trzęsie. Tak. Że się coś zaczęło dziać, że to naprawdę ruszyło, naprawdę idzie i to jest naprawdę możliwe, że Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, jak was prześladować będą, to się cieszcie, bo prześladowali tak proroków przed wami. I słuchajcie, ja osobiście nie mogę doczekać tego wszystkiego. Niech się dzieje, niech się trzęsie, niech powstaje, niech cupają nogami, niech robią co chcą, ale w tym wszystkim niech się nawracają ludzie i niech się nowo narodzają. A ja pewnego dnia, ty i wielu staniemy przed Chrystusem i on powie, no i o to chodziło, sługo wierny. Teraz chodź tutaj, pochyl się, na oczach tych wszystkich wrogów nałożę ci koronę zwycięzcy. Nie ma lepszej historii i lepszej siły napędowej do tej historii. No, trzeba jasno powiedzieć, że dla ludzi, którzy nie narodzili się na nowo, Kościół jest nudny. No tak. No, prawdziwy tak. Kościół jest nudny. Dlatego trzeba im znaleźć jakąś atrakcję. No, bo tam nic, tylko Jezus, tylko Biblia, tylko modlitwa. I pokój. Tylko, no to co to? I pokój. Co za życie w ogóle? No nuda, nudy na pudy. Nie umiem debatować. No właśnie. No ale to jest dobry przykład, nie? Zwróćcie uwagę, że jesteśmy w tym miejscu, że słowo debata musi oznaczać kłótnię. A są przynajmniej 4 czy 5 rodzajów debat, w tym taka debata jak ta. Czyli, że mamy podobne poglądy i rozmawiamy. To też jest debata. Nie. W naszej mentalności debata już musi być kłótnią. My dokładnie jesteśmy w tym miejscu i to w Kościele jesteśmy w tym miejscu. Znaczy nie zapraszamy po prostu do KWE tych, którzy chcą się bić. No nie. Niech się biją tam, gdzie się biją. Jak się zmęczą, może się nawrócą. Oczywiście się Bóg okaże im łaskę, no bo tak sam z siebie to nikt się nie może nawrócić. I tutaj się zgadzam z teologią karwińską. No. Absolutnie się zgadzam. No dobrze, to myślę, że możemy pójść teraz nieco do przodu. Tam ktoś nawet zadał takie pytanie. Jak widzimy przyszłość? Jakie widzimy recepty? Nie wiem, czy możemy je konkretnie nazwać nawet. Może możemy, przynajmniej niektóre. I czy nie boimy się myśleć w sposób, nazwijmy to, dziwnie to zabrzmi w moich ustach dla niektórych, w sposób proroczy. Dla mnie dar proroctwa nie zaginął, on funkcjonuje, ale często to, co ludzie uznają za proroctwo, nic wspólnego z proroctwem nie ma. Bartek był świadkiem, jak chyba dwa lata temu byliśmy w Grecji razem, tak? Tak. Jak w takim pięknej miejscowości, już nie pamiętam jej tej nazwy, mieliśmy spotkanie, mieliśmy nabożeństwo, było tam kilku Greków, którzy bardzo to głęboko przeżyli. Ja wtedy miałem proroctwo, rzadko to robię, oj bardzo rzadko, i muszę powiedzieć, że ono się spełniło. Chociaż nie wyobrażałem sobie w ogóle, że to tak się może spełnić. No, ale się spełniło. Ja też patrzę, można powiedzieć, patrzę w przód proroczo. Mnie nie zależy osobiście, ja mówię też za siebie, ale myślę, że wam również. Nie zależy nam na tym, żebyśmy stworzyli największą denominację w Polsce. No bo co nam to da? Co nam to da? Nic tak naprawdę. No chyba, że satysfakcję. No ale nam nie o taką satysfakcję chodzi. Nam chodzi o to, żeby stworzyć masowy chrześcijański ruch, który wyleje się na ten kraj w postaci tysięcy kościołów, nad którymi nie musimy w ogóle panować, bo nam nie o to chodzi. Czy te kościoły będą funkcjonowały w jednej denominacji, czy w dwóch, czy w trzech? Nie wiem. Mają dobrze funkcjonować. I ja jestem gotów pracować, mając to przed oczyma. Jestem gotów służyć tak długo, jak będę miał siły. I powiem wam coś, co może dziwnie zabrzmi. Ja wierzę w to, że w Polsce będzie przebudzenie, ale powiem wam coś jeszcze. Jak w Polsce nie będzie przebudzenia, to będzie koniec Polski. Nie wiem, czy się zgodzicie z taką tezą.
Ja? Znaczy, ja bym... Nie poszedł może bym tak daleko, żeby powiedzieć, że to będzie koniec Polski, ale myślę, że na pewno będzie, coś się wydarzy, tak? Coś się takiego wydarzy, gdzie skutki mogą być dla Polski tragiczne. Przebudzenie wierzę i jestem przekonany, że to przebudzenie będzie, ale to nie będzie takie przebudzenie, wiecie, hura, jakieś tam konferencje na stadionowe nie. I miliony ludzi od razu się będzie nawracać, to będzie po prostu proces, tak? Od ziarenka do kolejnego wzrost i tak dalej. Ale permanentny. Tak, tak, ale to będzie wzrost i jeżeli to o to chodzi, to tak, to się zgodzę, że to będzie to przebudzenie. No ale to wymaga od nas jakby też poświęcenia i pracy, tak? I to nie tylko od nas, tutaj naszej trójki, ale od każdego, kto komu leży na sercu to, żeby Polska poznała Chrystusa, żeby Polska dostała przebudzenia. Pełna zgoda. Pełna zgoda. Ja tylko dopowiem, że musimy w to wierzyć, nie? Że po prostu jak słyszę malkontentów chrześcijaństwa, że przebudzenia już nie będzie, że to, że tamto, że to wszystko wygasło, że po co kolejna inicjatywa. Nie, no jak nie będziemy wierzyć, to się nic nie wydarzy. No bo to jest proste, nie? I jeśli miałbym do wyboru w swoim otoczeniu dwóch ludzi, jednego, który pomyli się i będzie nie wierzył, a drugiego, który się pomyli i będzie wierzył, to wolę tego, co wierzy. Nawet jak się pomyli, bo to mnie popchnie do jakiegoś działania, popchnie do jakiegoś sensu, popchnie do wzbudzenia mojej wiary, mojej motywacji. Gdzie no wolę być inspirowany jak gaszony, nie? Więc jakby po prostu wierzmy, róbmy, działajmy, popełniajmy błędy, idźmy, biegnijmy. Mi się podoba to określenie, że chrześcijaństwo to jest bieg, a nie siedzenie, nie? Więc róbmy, po prostu działajmy. Pomylimy się, to miało liczyć, ile razy się pomyliłem i coś źle zrobiłem w zborze, to oszaleć by można było. No i co z tego? No i właśnie, co z tego? No. Co z tego? Ale dziś jest dobrze, jest tak, jak jest. I to było wszystko potrzebne. I zaczął się od wiary i kończy się na wierze. I tu podobnie, nie? Dlatego jakby ja osobiście wierzę, że Polskę czeka ogromne przebudzenie. Wierzę, że jeżeli nie będzie przebudzenia, to będzie zamiecione wszystko. To będziemy jakimś kołchozem, a nie normalnym krajem. Ta cała opowieść, że Polacy są tacy wspaniali, to już chyba... Trzeba wierzyć, że będą z powrotem tacy wspaniali, jak widzę, co się dzieje. Wierzę w to, że się uda, że tych wspólnot będzie coraz więcej, że ta świętość w Kościele będzie, że ta pierwsza miłość do Kościoła wróci. Wierzę też w to, że przed nami milion problemów, potknięć i prób zrobienia wszystkiego jeszcze raz. No i co z tego? Tak jak do tej pory. No to udawało nas, nie? A ostatecznie wierzę, że całkiem niedawno, czy dawno już, jakiś czas temu, ciebie akurat nie było, ale Andrzej był, rozmawialiśmy na podobny temat i rozmawialiśmy o apostolstwie. Mm-hmm. Ja w to po prostu wierzę, że to jest czas apostołów. Tak, i my potrzebujemy apostołów dzisiaj. Bardzo potrzebujemy. Ja jeszcze, taka myśl mi chodzi po głowie, nieco niebezpieczna, ale myślę, że jest prawdziwa. Otóż najbliższy rok, może dwa, ta nasza praca, która wierzę, że będzie się rozwijała, będzie też taką zachętą dla ludzi, którzy kiedyś byli w kościołach, dzisiaj siedzą gdzieś na boku, narzekają albo są zniechęceni, no, albo tak poranieni, że się pozbierać nie mogą. Już tak ci ludzie się pojawiają. I dla nich to jest szansa, żeby wrócili i przyłożyli rękę do pługa. Bo to nie są ludzie, którzy nic nie wiedzą, niczego nie umieją. I druga rzecz, jakby druga grupa ludzi, która w najbliższym roku czy dwóch jeszcze będzie mogła skorzystać, mówię to z pełną świadomością, to ta grupa ludzi, którzy są w kościołach, w których nic się nie dzieje, w których jest po prostu śmierć i oni szukają rozwiązania. I to są żywi ludzie.
I albo te kościoły staną na nogi, albo tam nie ma dla nich miejsca. I oni powinni się przyłączyć do tego ruchu, o którym mówimy. Ja to mówię z pełną świadomością, bo za rok, za dwa te drzwi się zamkną. I będziemy przyjmowali przede wszystkim katolików, przede wszystkim ludzi z Kościoła katolickiego. A to już zupełnie jest inna praca. Ja sam byłem katolikiem i powiem wam tak, ja tych ludzi kocham i ja sobie tych ludzi bardzo cenię. Nie mówię oczywiście o katolikach, którzy nigdy katolikami nie byli, żeby było jasne, tylko o katolikach, czyli świadomie. Tych, którzy świadomie tam uczestniczą w czymś. To są bardzo często poukładani ludzie. Oni tylko nie rozumieją. Oni chcą zrozumieć. Oni wyczuwają gdzieś, bo nie są nauczeni czytania Biblii. No, są wyjątki oczywiście, ale nie są nauczeni czytania Biblii i wyczuwają, że coś jest nie tak, że nie wiedzą, jak tego dotknąć, nie wiedzą, jak się do tego odnieść, ale kiedy się z nimi uczciwie rozmawia, nie na zasadzie ty głupi i tak dalej, tylko spokojnie traktujesz człowieka jak partnera, oni chcą rozmawiać. Miałem niedawno zresztą taką rozmowę z pewną panią doktor i naprawdę powiem wam, no byłem zdumiony, jak ta kobieta chłonie, jakie mądre pytania zadaje. Nie wie, bo nigdy Biblii nie czytała, ale to jest ciekawe, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Duch Święty jakby jej objawia Biblię od wnętrza. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. Ale ona nawet nie wie, że ona poznaje Biblię. Ona nawet tego nie wie, ale pyta o to. I takich ludzi naprawdę będzie coraz więcej. Coraz więcej. I za rok, za dwa to my tylko właściwie będziemy się tymi ludźmi zajmowali. Reszta po prostu zostanie w tym, w czym zostanie. I właściwie ci ludzie już niczego nie dokonają. Tak to widzę. Ktoś powie, że ja ich ocenię. Ja niczego nie oceniam. Ja stwierdzam pewien fakt, nic więcej. Mieliście ludzie 40-50 lat. Mówię o władzach tych kościołów. I co zrobiliście? Nic tak naprawdę. Nic nie zrobiliście. I nic nie zrobicie już. Powinniście ustąpić miejsca tym, którzy naprawdę w tych kościołach są i którzy mogliby te kościoły poprowadzić do zwycięskiego życia. No, ale ja osobiście nie wierzę, że to się stanie. No trudno, no, takie czasy przyszły i no, musimy się też i z tym problemem zmierzyć, bo tam w tych kościołach jest wielu ludzi bardzo cennych. Niedobrze byłoby, gdyby to zostało zmarnowane, bo to jest ogromny potencjał, który jak tylko byłby do dyspozycji, no to moglibyśmy jeszcze bardziej, szybciej ruszyć z kopyta. I w wielu miejscach mogłoby ta praca odbywać się jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. No nie wiem, czy widzicie to w taki sposób, czy podobnie, czy inaczej. Ja powiem, że tak by moim pragnieniem takim jest, żeby tak było, żeby to tak się zdarzyło. Ale tak sobie przypomniałem teraz o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce kilka lat temu w jednej z denominacji. Taka wymiana pokoleniowa nastąpiła. I ta wymiana pokoleniowa miała zmienić Kościół, zmienić po prostu jakby patrzenie też na Kościół ewangelikalny. I to fajnie, to był fajny pomysł. Tylko wiecie co, myślę, że problem polegał na tym, że nie zmieniła się ta władza, ta góra. Tak, i ta góra nie pozwoliła temu jakby dalej się rozwijać i wzrastać. Może z tego coś by wyszło, ale no, Pan Bóg nie dopuścił do tego. Ja to wiecie, to Boża ręka nad tym wszystkim była. Ale zgodzę się z tobą tak, że przyjdzie taki moment, że faktycznie będziemy pracować z katolikami. Z ludźmi, którzy świadomie szukają Boga i takiej społeczności z Bogiem. Bo to, co się dzieje w Kościele katolickim, to jakby jest proces, który będzie się po prostu rozwijał i ludzie będą odchodzić. Ewidentnie szukać wspólnot, w których będą mogli wzrastać i żyć w takiej szczerości relacji z Bogiem, tak? No bo chyba to o to też im chodzi. Bo jak, ja nie mówię tutaj o takich katolikach, wiecie, chodzących tak jak mówisz do kościoła w niedzielę, ale takich, którzy po prostu przeżywają swoją taką relację z Bogiem. Nie?
Amen. Ja chciałbym to odpowiedzieć tej jednej dziewczynie, Justynie, bo takie mądre pytanie zadała. Ja nie chciałbym, żeby ktoś tak pomyślał tutaj, że odlatujemy, bo Polska jak każdy inny kraj brzmi bardzo katolicko, że tam dziennika Faustyna też. Chyba się źle zrozumieliśmy. Nikt tutaj z nas nie mówi, że Polska jest wieszczem narodów albo mesjaszem narodów, tylko po prostu zajmujemy się Polską i rozmawiamy o Polsce, bo żyjemy w Polsce i jesteśmy Polakami. No przecież nie będziemy się zajmować Azerbejdżanem w czasie tej rozmowy, bo ja nie wiem, co tam się dzieje i tam są pastorzy, którzy niech się tym zajmą. Tylko i wyłącznie dlatego rozmawiamy o przebudzeniu w Polsce przez Polskę i o Polsce, że po prostu tu Bóg nas postawił. Jakby nie postawił w Mozambiku, to bym się zajmował z lusami, no ale postawił mnie w Polsce i zajmuje się Polakami. Chyba tu się zgadzamy, no, nie? Tak, że uważamy, że wiecie, że tylko przez Polskę wyjdzie przebudzenie. Ona wyjdzie w wielu miejscach naraz, tak przynajmniej ja uważam. Co do tego, co mówicie, to jest absolutnie pełna zgoda i chyba czas głośno powiedzieć, że trzeba się przestać bać tego, że ktoś z jakiejś denominacji przejdzie do tej, ktoś do nas przyjdzie. Ja będę przyjmował jak leci i w ogóle nie będę pytał władz pozostałych denominacji, czy religii, czy kogokolwiek o zdanie. Po prostu rozumiem tą frustrację narastającą wśród ludzi. I jeżeli ktoś przyjdzie z potencjałem, będzie żył świętym życiem, to bez żadnego wahania będzie przyjęty, choćby całe środowisko religijne miało po mnie krzyczeć, że ja tak zrobiłem. Powiem więcej, coraz częściej się z tym spotykam. Taki przykład akurat z najbliższych dni, gdzieś tam w zborze wyrzucają chłopa, który całe życie służy Panu Bogu, jest na każde zawołanie w zborze, pastorowi pomaga jak może, wszystkie służby się angażuje, no i nieszczęśnik zakochał się w dziewczynie, która kiedyś miała męża, który ją bił i ją porzucił. No i trzeba chopa teraz postawić do pionu, zabronić tej miłości i w ogóle przyjmę go do zboru z otwartymi rękami. Bo dość tej religii, dość tej obłudy i dość tej hipokryzji i po prostu w ogóle nie jestem zainteresowany, rozumiecie? I chyba wy też jakby dyskusjami z tymi ludźmi. Ty bardzo dobrze powiedziałeś. 40 lat był. Gdzie jesteśmy? Tak. Ci ludzie mogli przez 40 lat zrobić, co chcieli. Bo właściwie w środowisku ewangelicznym, można powiedzieć, nikt im nie podskoczył. No. I co zrobili? Doprowadzili Kościół do stanu, w którym często trzeba się Kościoła wstydzić, a najczęściej płakać po prostu nad tym, co dzisiaj jest. Zresztą oni nie widzą problemu w tym, żeby było jasne. Znaczy tu padło takie pytanie dotyczące mnie osobiście i myślę, że pozwolicie mi tutaj odpowiedzieć to wcześniej. Że dla niektórych jestem postrzegany jako renegat, który zmienił kolejny raz denominację. Od KZ-u po HWE przez baptystów. Co pastor powiedziałby tym osobom? A powiem wam tak. Odchodząc z całym sercem, kocham KZ, kocham ludzi, którzy są w KZ-cie, w sensie zborów pojedynczych, bo mam z nimi relacje i są mi bliscy. Dlaczego odszedłem z KZ-u? Myślę, że większość z nas wie, tak? Dlatego, że ta polityka, która tam jest, to jest po prostu polityka instytucji kościelnej, a nie Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlaczego przez baptystów do HWE? Bo, jak to się mówi, spadłem z deszczu pod rynny. Tak. Ja nie szukam, wiecie, bo ja jestem tak jak Andrzej i myślę, że Bartek chyba też jesteś byłym katolikiem. Nie. Ale my byliśmy gdzieś w Kościele katolickim bardzo zaangażowani i ja odchodząc z Kościoła katolickiego miałem dość organizacji, dość tego kłamstwa, tej polityki takiej wewnątrzkościelnej i tego wszystkiego, co tam widziałem. I wchodząc do Kościoła, nawracając się w Kościele Zielonoświątkowym, oczekiwałem, że tam jest naprawdę Kościół Jezusa Chrystusa, a nie instytucja. Ale jednak się pomyliłem, tak? Jednak to, co mówimy tutaj o tym, że te władze cały czas pozostają takie same i to się tylko walka jest o stołki, to po prostu spowodowało to, że postanowiłem odejść i chciałbym tutaj, nie wiem, czy pozwolicie, ale sprecyzować to, odeszliśmy całym zborem,
tak? Potem były różnego rodzaju rzeczy. Ja sam nie odszedłem, to odszedł cały zbór w Inowrocławiu z kazetu. Więc tutaj takie różne są pomówienia i tak dalej, ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę prywatnie, możemy się dzwonić. Mój numer jest dostępny, mogę wyjaśnić, o co tam chodzi. No i bardzo dobrze, trzeba zacząć mówić prawdę o tych historiach i przestać to czaić, bo ja przypuszczam, że ta frustracja, która się w takich rozmowach wylewa i ten żal z serca jest udziałem bardzo wielu chrześcijan, którzy są gotowi ciężko pracować, tylko czekają, aż to ktoś głośno powie. I to jest Dream Team i drużyna A, Chłystek, Renegat i Dresiarz. No. Lepiej być nie mogło po prostu. No. Taka myśl mi teraz przyszła, przypomniała się w pustyni, w puszczy. No dzisiejsza młodzież chyba nie kojarzy. Tam taka postać występuje, nazywa się Kali. I Kali mówić tak: jak Kali ukraść, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść, to źle. No. Więc chcę to głośno powiedzieć. Jeżeli ktoś uważa, że ktoś ukradł kazetowi zbór, to ja chcę głośno powiedzieć, popatrzcie mi prosto w oczy, kazet też kradnie zbory i próbuje je niszczyć. A my jesteśmy przykładem tego. Więc dajcie ludziom już spokój, bo my nikogo nie chcemy zaczepiać. Nie chcemy mieć z nikim ani złych, ani dobrych stosunków, bo jeżeli ktoś nie buduje na Biblii, to on nie istnieje dla nas. Ale to też jest pole do współistnienia bezkonfliktowego. Więc dajcie już spokój, nie ma konfliktu i nie chcemy tego konfliktu mieć, żeby było jasne. Jak Kali ukraść, to bardzo dobrze. Jak Kalemu ukradną, to afera na całą Polskę. No, my tam nikomu kraść nikogo nie musimy. Z wieloma ludźmi, którzy są dzisiaj w HWE, a którzy byli w kazecie, rozmawiałem. I zawsze, za każdym razem, rozmowa się zaczynała tak. Czy ty, bracie, jesteś w jakimś kościele? I każdy z tych ludzi, którzy mnie słuchają, potwierdzi to. Niektórzy mówili, nie, już nie jesteśmy, krócej czy dłużej. Są tacy, którzy mówili, tak, jeszcze jesteśmy. Wtedy kończyłem rozmowę i mówiłem, dopóki będziesz członkiem tego kościoła, nie mamy o czym rozmawiać. Koniec, kropka. Tak, ja to załatwiam. No i teraz się ugryzę w język, żeby nie dopowiedzieć, jak to inni załatwiają. Więc bardzo, bardzo proszę, żeby zostawić nas w spokoju. A my też wszystkich zostawiamy w spokoju. My robimy swoje. Słuchajcie, kochani, my jesteśmy, śmialiśmy się, że, przepraszam, że tak powiem, powiedz. Że Sławek ma dziurę na kolanie. I ale nie to, że tak. I śmialiśmy się, że to dlatego, że jesteśmy kościołem na dorobku. Słuchajcie, Sławek się próbował zrewitalizować. Słuchajcie, no prawda jest taka, że wy macie wspaniałe kaplice, my ich nie mamy. Ja mam. Ja też mam. No. W remoncie. Takich nie mamy. Takich nie mamy. Wy macie wykształconych ludzi pod dostatkiem, my ich nie mamy. My mamy niewielu. Wy macie pieniądze, my ich nie mamy. Wy macie szkoły biblijne, my ich nie mamy. W ogóle macie wszystko, czego my nie mamy. I moje pytanie jest proste. To czemu się nie bierzecie do pracy? Zróbcie to, co my robimy. Róbcie to lepiej, bo na pewno was stać na to i wtedy nie będzie problemu żadnego. A zazdrościć nam? A czego? Ciężkiej pracy? I dziurawych spodni? I dziurawych spodni, właśnie. I czasami zastanawiania się, za co zapłaci rachunki w zborze. Tego nam zazdrościcie? No, gratulacje. Już co, Andrzej, rozmawialiśmy o tym w nieważne miejsce, ale jak byliśmy razem, i pamiętam tą rozmowę i jest coś, co mamy, a oni nie mają. No to ja wiem. Determinacja. To ja wiem. I my nie jesteśmy ciasteczkowi. Nie tak, determinacja i wiara. No właśnie. Czyli ja sobie tak myślę, do tego co mówisz, Andrzej, że czy tu chodzi o zazdrość? Czy tutaj bardziej chodzi o to, że w końcu my jakby poruszamy tym ruchem kościoła, tak? Tym kościołem? I to ich zobowiązuje do tego, że ludzie od nich będą wymagali tego, żeby się ruszyli i zaczęli coś robić.
ich zborach, ich denominacjach. To powinno być cieszyć, nie? No ale dla nich to jest niewygodne, no bo będą musieli w końcu się wziąć do roboty, nie? A to, wiecie, kosztuje, trzeba poświęcić czas i tak dalej, więc no to ten, nie na te czasy. A poza tym jest epidemia, wszyscy no właśnie, muszą być pozamykani w internecie. Trzeba się bać. Tak jest. Trzeba się bać i trzeba być poddany władzy. Każdej władzy. Dobrze, słuchajcie, no niestety jak się zadaje pytania wprost, to trzeba wiedzieć, że odpowiedź też jest wprost. I w związku z tym myślę, że byliśmy wyczerpujący w tym, co powiedzieliśmy. Przyszłość, bo to nas interesuje. Nas nie interesuje ani przeszłość, ani nawet teraźniejszość za bardzo. Przyszłość. Tak, chcemy budować jak najwięcej zborów. To prawda. Czasami jest taki zarzut, stawiają mi różni ludzie, że my nieprzygotowanych ludzi stawiamy do służby. Bardzo proszę, przyjmę wszystkich przygotowanych. Przyjdźcie. Tylko nie pytajcie mnie, kiedy macie urlop, jakim samochodem będziecie jeździć, ile będziecie zarabiać. Bo jeżeli tego zaczniecie, to na tym skończymy. Ja naprawdę wolę do służby dresiarza, jak to tam było, foliarza i kogoś tam, szura, o. Płaskoziemce. Który powie mi tak, pastorze, i tak mi mówią, ja się nie nadaję. 90% koordynatorów, których ja powoływałem, twierdzili, że nie nadają. I wiecie co, dla mnie to był sygnał, że się nadają. I nie pomyliłem się, bo większość, czyli 95% placówek się rozwija i niektóre już się zamieniły w zbory. Właśnie w tej chwili kolejny zbór, kolejną placówkę przekształcamy w zbór. A jeszcze w tym roku podejrzewam, że kilka, może i więcej placówek zostanie przekształconych w zbory. Czyli Bóg sobie daje radę z ludźmi, którzy nie są przygotowani teologicznie, ale są gotowi poświęcić się, gotowi służyć. Właściwie takich ludzi potrzebujemy. Partyzantów swego rodzaju, można powiedzieć, którzy będą gotowi na wszystko. Przyznam się do czegoś, z Bartkiem żeśmy parę razy rozmawiali na ten temat. I powiem wam tak. Nie tylko powiem to dlatego, że do tego doszedłem intelektualnie, ale powiem to też dlatego, że Bóg w jakiś sposób no, pokazuje mi to. A mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że my staniemy się w jakimś momencie tak niewygodni, że całkiem możliwe, iż któregoś dnia wracając z jakiejś służby, mój samochód, czy samochód Bartka, może i Sławka, zostanie ostrzelany. Może ktoś z nas zginie. Ja to biorę pod uwagę. Ale powiem tak, nie cofnę się ani o centymetr. Więc jeśli ktoś ma zamiar nas skrócić o głowę, a Bóg wam pozwoli, a proszę bardzo. Proszę bardzo. Tylko pamiętajcie, że na to miejsce wtedy powstanie 100 takich. Nie wiem, czy warta skórka za wyprawkę mieć do czynienia z jednym kurelasem, z jednym cylikasem, z jednym ciesiułką, to pół biedy. Ale jak to się razy 100 zrobi? Łomatko. No właśnie, będzie łomatko wtedy. Nie wiem, czy jesteście aż tak zdeterminowani, bracia. Gotowi jesteście ryzykować? Znaczy myślę, że to, że tutaj jesteśmy, tak, no to też pokazuje to, że jesteśmy gotowi i zdajemy sobie sprawę z tego, co za tym stoi wszystkim, tak? I no ja przynajmniej mówię za siebie, tak? Ja jestem świadomy tego wszystkiego, co niesie służba Chrystusowi i jestem świadomy tego, że czasami może być tak, że zamkną nas do więzienia, nie wiem, tak jak mówisz, odstrzelą czy odkręcą nam koło w samochodzie. No to jest jakby no liczone w służbę dla Chrystusa. Tak apostołowie też się z tym liczyli. No właśnie wracając do tego jakby kim to jest budowane i kim to będzie robione, jakie są plany na przyszłość. Super, w Biblii jest tak.
że to byli ludzie, którzy nie byli przygotowani. Oni byli tylko zdeterminowani i byli tylko dotknięci przez Boga i to wystarczyło. Więc tak, jesteśmy nieprzygotowani. Tak, nie mamy konkretnych schematów, miliona scenariuszy, co, gdzie, kiedy, po co, jak i dlaczego. Tak, zgłaszają się ludzie, którym nikt nie chce dać szansy. Tak, to wszystko jest prawda o tym, co się tu dzieje. I tak, to są ludzie zdeterminowani, wierzący, których Pan Bóg dotknął. I to się po prostu dlatego uda, bo będzie oparte na Bogu, a nie na ludziach. Amen. I to jest tak nierealne i tak, to jest takie szaleństwo, co my robimy, że to się musi udać, bo to musi być Bóg. Bo to po prostu jest niebywałe szaleństwo, co my wyprawiamy. Tak, dokładnie tak. Ja uważam, że to jest absolutne szaleństwo, absolutnie zwariowany pomysł. A ponieważ się to udaje, więc musi to być Bóg. Więc miałem właśnie dodać, że to tylko Bóg mógł wymyślić, bo ja znam siebie. Ja jestem poukładany, że tak powiem. A to, co Bóg zaczął robić, ja czasami zupełnie nie wiem, o co chodzi, co się dzieje. I zastanawiam się, powiem wam tak, jak przez tydzień nie założymy żadnej placówki, to się zastanawiam, co myśmy zepsuli. No. Co żeśmy zepsuli? Co się stało, że nie ma kolejnej placówki? No, a to pokazuje po prostu, że to oczekiwanie jest gdzieś głęboko w sercu. Ja się już nauczyłem, i to przyznaję się publicznie, był taki moment gdzieś tam koło czerwca zeszłego roku, kiedy w takim natchnieniu ciała pomyślałem, że no to zakładajmy jakieś placówki. No i tak dostałem po nosie, to więcej tego nie dotknąłem. I widzę i wiem, że to Bóg robi. A ja tylko chodzę jak księgowy, wystawiam dokumenty, no bo no co mogę księgowy innego robić? Nic więcej. Muszę na jedną rzecz odpowiedzieć, bo panowie z tej pudelka tego protestanckiego, czy jak to tam się nazywało, wyśmiewali, że przez tam 2 miesiące zebraliśmy na naszą siedzibę 9 tysięcy i że no, tysiące ludzi zaangażowanych i w ogóle co to jest. Chcę wam powiedzieć tak, że po pierwsze myśmy bardzo długo się zastanawiali, czy w ogóle to zrobić. I zrobiliśmy to i to zostało napisane, wyjaśnione, że to jest taki rodzaj runa przed Panem. Bóg da, to da, nie da, to nie da. Nie ma prawdego problemu. Bóg zna rozwiązania. A dlaczego tyle pieniędzy? A no dlatego, że tyle sobie Bóg na razie zażyczył. To, co nas różni, to to, że my nikogo nie zmuszamy do płacenia. Zbory i wspólnoty są naprawdę samodzielne i naprawdę same stanowią o sobie. Nie mamy żadnych kościelnych podatków. Raz zbieraliśmy pieniądze, przepraszam, 2 razy zbieraliśmy pieniądze dobrowolnie. Raz na to, żeby pomóc jednej placówce, 2, ponieważ właśnie drukujemy 84 tysiące ulotek ewangelizacyjnych i każdy zdeklarował sam, ile chce wyłożyć na to pieniędzy. Więc ja się cieszę, że mamy ludzi, którzy nie czują się zobligowani wpłacać na konto, ale tylko zrobią to wtedy, kiedy Duch Święty im powie, żeby to zrobili. I dla mnie to jest powód do dumy, a nie powód do wstydu. Więc jeżeli wy uważacie, że Kościół działa na rozkazy, no to pomyłka. Nasz nie działa na rozkazy. Jeśli już, to na rozkazy Ducha Świętego. I tyle. I tak powinno być, moim zdaniem. Jeszcze o jedne rzeczy powinniśmy powiedzieć, bo to tam, ty tam brałeś udział nawet w jakiejś dyskusji kiedyś, że my nie mamy żadnych nawróceń, tylko wykradamy ludzi z innych kościołów. To często pada właśnie na tym. No to chcę wam powiedzieć, że od momentu, kiedy zaczęło się, czyli od kwietnia zeszłego roku, ja dokładnie nie wiem, ale setki ludzi zostało ochrzczonych w naszych zborach w Polsce i za granicą. A w mojej służbie duszpasterskiej osobiście doprowadziłem albo ochrzciłem, nie wiem, 400-500 ludzi. Więc jeżeli ktoś, wiem, że Bartek ma podobne wyniki,
biorąc pod uwagę staż, no to jest lepszy. Czapka z głowy. Bo ja liczę, ty nie liczysz, bośmy o tym kiedyś rozmawiali. Ja akurat liczę, notuję sobie każdy jeden chrzest, bo on mi sprawia taką tą i faktycznie 501 osobę ochrzciłem niedawno. I chcę jeszcze do tego dodać, że w zborach ewangelicznych jest przynajmniej 200-300 ludzi, którego ochrzciłem. Nie w naszym zborze. Więc ja nie mam z tego powodu problemu. Ja się cieszę, że tak jest. Więc dlaczego w drugą stronę się nie cieszycie? Dziwne, nie? No i żeby była jasność, opowiadamy o tym dlatego, że są zaczepki w naszą stronę, a nie delikatnie powiedziane. Sami po prostu wiemy, że ci ludzie będą to oglądać, dlatego odpowiadamy publicznie. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, tyle mamy, ale nie można powiedzieć, że nic nie robimy, a tak się to pojawia, że taki był dokładnie komentarz, że pajacujemy, mówimy, a żadnych owoców. No to musimy przedstawić te owoce, no tak wyglądają. No, na dzień całkiem dzisiejszy. Sympatyczne. Zapraszamy na chrzest 12 czerwca. Akurat ten w Bielsku, ale w tym dniu też wiem, że w kilku innych placówkach będzie chrzest, także w Anglii. Zresztą w tym roku w wielu miejscach, no u Sławka parę dni temu tak. Jakoś był, nie? Poszli miejsce. I pewnie będzie znowu następny. U Bartka już był w tym roku, prawda? Wcześniej, nie? W zimą mieliście jakieś chrzest. No. Teraz kilkadziesiąt osób będzie przystępowało do chrztu. Zresztą jak ktoś patrzy na mój profil, ja tam umieszczam informacje o chrztach. Niedawno w Szczecinie, w Kielcach był niedawno też chrzest. Znowu będą mieli chrzest. W Opolu Lubelskim mieli, w Lipsko, w miejscowości Lipsko mieli. Ja nie wszystko już pamiętam, także wybaczcie. Niedługo w Łodzi będą mieli chrzest. W Drawsku-Pomorskim, no, jak tak będę myślał, to co chwilę coś dopowiem. W każdym bądź razie to jest cały, przepraszam, że tak powiem, ale to jest taki festiwal chrztów, który trwa i nie kończy się. A do końca roku jeszcze wiele, wiele dni, więc zobaczymy, to będzie, jesteśmy w maju przecież. No i cóż, my głosimy, chrzcimy. A i cieszymy się, o, to trzeba powiedzieć, cieszymy się, że w Bielawie też się dobrze dzieje i też tam niedawno chyba 9 osób przystępowało do chrztu. Jak coś pomyliłem, to przepraszam, ale tak starałem się policzyć i wyszło mi chyba 9 albo 11, już nie pamiętam. Ale cieszymy się, że i tam był chrzest. No. My się cieszymy, jak w jakimś kościele jest chrzest. Jeszcze chciałem tylko dodać, tak, ja się nie chwalę, ile mam chrztów, dlatego że ja jakby mam troszeczkę inną specjalizację, więc ja bardziej w pogrzebach się specjalizuję, jakoś ostatnio zauważyłem, więc tam może statyki są większe niż w chrztach, ale działamy nad tym też. No dobrze, mamy jakieś pytanie? No myślę, że pewne nie są w temacie, pewne na pewno już padły odpowiedzi. Do innych pytań odsyłam na różne inne noce z Biblią. No, pasterstwo kobiet pytano, tutaj no i brat Marian. No, powiedzieliśmy, nie? Że no. Jakby uznajemy i wierzymy, tu jesteśmy w tym zgodni, że kobieta nie może być pastorem. Nie może pełnić urzędu pastorskiego. Tak, nie może pełnić urzędu pastora żadnego zgromadzenia. Tutaj brat Marian, Kościół jest zróżnicowany i to nie tylko w Polsce, to jedna sprawa, polscy księża czy pastorzy z Polski jeżdżą na seminaria do Niemiec, by się uczyć, ale czego się tam uczą, pytam, jeśli wiemy, że w dniu 10 maja niemieccy biskupi wprowadzili homomałżeństwo i ich błogosławienie. Nie wiem, czego się uczą, może bracia odpowiedzą. No, nie wiem, nie jeździłem na te seminaria. Nie wiem, czego się uczę. Też padło pytanie, jak przygotowuje się Kościół na nadchodzące prześladowania. Ja po pierwsze nie czekam na prześladowania, żeby było jasne. To nie jest mój konik prześladowania.
Natomiast jeśli Bóg zechce mnie przez jakieś prześladowanie przeprowadzić, to to jest Jego sprawa. Jestem gotowy na wszystko. I wcale nie wymądrzam się tutaj, tylko no, to mówię jak jest. Natomiast nie wiem dlaczego, no, może wy to jakoś inaczej rozumiecie, ale czemu mamy się przygotować na prześladowanie? Znaczy ja się przygotowałem. Oddaję życie Jezusowi. No i wszystko. I będę pochwycony przed uciskiem, bo chyba o tym jest pytanie. O to bym dyskutował. Ja jestem przygotowany, spakowany. No, chcesz to zostać. Ja się wybieram pochwycenie do nieba. Ja też. Pytanie teraz, kto ma nas prześladować? Bo to jest też istotne pytanie. Tak, no właśnie, czy to chodzi o ucisk, czy o religijne prześladowanie. Bo religijne prześladowanie to już jest. Oj tak. Co już widzimy. Oj tak. Chociaż taka moja dobra rada dla naszych oponentów. Słuchajcie, kochani, im mniej będziecie o nas mówić, tym lepiej dla was. Bo jak mówicie o nas dużo, to ludzie wtedy ciągle piszą. No. I ciągle się dopytują. Jak nie daj Boże słuchają kazań naszych, no to się nawracają. No i, no, to warto z nami walczyć, no po co? To przecież sami sobie strzelacie w kolano. Lepiej nic nie mówić. Cisza, spokój. Nie ma problemu żadnego. Dalej, no to no o sabat ktoś pytał. To. Ale co sabat? Mam pytanie dotyczące sabatu w II Mojżeszowej. Pisze, że to jest prawo wieczne. Jezus obchodził to święto i apostołowie też. Dziękuję za odpowiedź z góry. To odpowiadam z dołu. W pierwszej księdze Mojżeszowej, już w pierwszym, właściwie w pierwszym rozdziale, czy w drugim nawet też, dowiadujemy się, że Bóg odpoczął dnia siódmego, tak? Odpoczął. Pytanie, kiedy się zaczął dzień ósmy? Jeżeli ktoś mi na to odpowie, no to wtedy zgodzę się, że powinniśmy sabat obchodzić. Tam jest po prostu informacja o tym, że szabat trwa wiecznie. Wiecznie. I w Hebrajczykach pisze, że my weszliśmy do tego odpoczynku w Chrystusie, a tam się nie weszli. Tam jest dokładnie napisane do szabatowania. Do szabatowania, żeśmy weszli. Coś tam jeszcze? Tak, jakie książki Bożych mężów polecają bracia pastorowi? 66 ksiąg polecam. Z całego serca. Boży mężowie je spisali. 39 Starego Testamentu, 27 Nowego Testamentu. No mamy też, co z liczbą pochwyconych wiernych w czasach końca, o liczbie 144 tysiące. Pytam, bo mało kto o tej liczbie wspomina. Strażnice dużo o tej liczbie wspominają, Świadków Jehowy. Badacze też. Wyrzucić i sięgnąć do Słowa Bożego. Tam jest napisane o 12 plemionach Izraela, więc w ogóle nie powinniśmy w tej chwili debatować nad tym tematem, ani o poganach i nie plątajmy tych dwóch rzeczy. Tak, tutaj dwa pytania dotyczące pastora Chojeckiego. No, ja bym proponował, żebyśmy zostawili Pawła. On ma swoje kłopoty, swoje problemy. Wszyscy wiemy, jaki jest jego stosunek do oboszczeń, do szczepionek. Zostawmy tego chłopa, bo on już i tak już jest po nim. Tak, no na Facebooku się pojawił, a wierzycie w Maryję, Matkę Jezusa? Wypowiecie się w tej kwestii? Ale wierzymy w co? Ja wierzę, że istniała. Wierzę, że urodziła Jezusa Chrystusa. Wierzę, że to nie było po stosunku seksualnym z Józefem, tylko dlatego, że ją Duch Święty zaczynił. Wierzę, że nie rozumiała swojego syna wiele razy, bo nie wiedziała, co z nim zrobić. Wierzę, że była przy jego śmierci pod krzyżem. I wierzę, że Jan Apostoł się nią zaopiekował wtedy, kiedy Jezus odszedł z tego świata. I na tym się historia Marii, Matki Jezusa skończyła. Nic więcej nie wiem. Chyba, że ktoś ma jakieś księgi tajemne, ale to już jest poza Biblią. Ja wierzę, że Kościół katolicki wyrządził tyle krzywdy Marii, co żaden inny kościół w historii dziejach. On nie wyrządził krzywdy Marii.
No, ale w Kościół katolicki mówi o Maryi. Tak, tak. To wiadomo, kto to jest. No właśnie. Nikt nie wyrządził tyle krzywdy w tej sprawie, co doktryny tego Kościoła. Oczywiście, ja myślę, że to co Andrzej mówi, trzeba jakby podkreślić, tak, żeby no, Biblia nam mówi o Marii, a nie o Maryi, którą jakby Kościół katolicki jakby wyniósł do takiego wywyższenia, tak? I chyba tutaj jest jakby ta podstawa. No, ale oni tak próbują wmówić, że no, to próbują, tak, no to wiadomo, nie? Ale no, jakby dla mnie to są dwie różne osoby, tak? I tutaj oczywiście, ja wierzę w tą Marię, tak jak mówisz, Andrzej, to co jest opisane w Biblii, tak? I wierzę, że była, tak? Wierzę, że była matką Jezusa, że go wychowywała i tak dalej, no to w to wierzę. No. I darzę ją szacunkiem, tak? Jak innych ludzi opisanych w Biblii, czy apostołów, czy proroków i to z takim ludzkim szacunkiem. No. Tak, tam jest jeszcze pytanie z YouTube'a o niedzielę. Co z niedzielą, jak słyszę czasem, że według przykazania nic nie robią ludzie z innych kościołów. Ludzie wynoszą niedzielę jako dzień święty, jak się pastorzy odnoszą do tego. No, to jest tylko jedna i nie da się innej jakby odpowiedzieć. Chrześcijanin ma być święty każdego dnia, a nie mieć dzień święty i tyle. Oczywiście. Nie ma żadnego świętego dnia. Każdy dzień jest dobry. Jeżeli spotkamy się w niedzielę, no dlatego, że wszyscy mamy wolne, niezależnie od większości. No, no, albo prawie wszyscy. No. W każdym bądź razie nie ma żadnej świętej niedzieli. Jak ktoś mi tu przyjdzie i zacznie opowiadać o świętej niedzieli, to go kijem pogonię stąd. Nie ma żadnej świętej niedzieli, tak jak nie ma żadnej świętej soboty, ani świętego piątku, ani czwartku, ani środy, ani wtorku, ani poniedziałku. Ale są święci, którzy spotykają się w niedzielę. Tak, i są święci, którzy spotykają się w niedzielę, ale też gdzie? Dzień poprzedni też. My się spotykamy wtorek, środa, czwartek. My też. Piątek chyba, czasami. Tak często. Sobotę, ale ja już nie wiem kiedy, my się ciągle spotykamy. Święci zawsze są ze sobą ja w wspólnocie. Ja czytałem, że ty jesteś kryptoszabatowiec, bo ty masz nabożeństwa w sobotę. A, ale nie, nie mam. Nie pamiętam, kto to napisał. Nie mam, bo ja mam po zachodzie słońca. Aha, no to już jest niedziela. To już się nie liczy. Krypto hip, ten krypto, no, hipokryto, szabatowiec. Ktoś kiedyś mi napisał, że ja jestem oszustem, bo po zachodzie słońca robi nabożeństwo. Ale latem można by było się doczepić, jak słońce nie zachodzi. No teraz byłby problem, jak liczy czas. Coś tam? Z pytań tyle. Dobrze, no myślę, że na dzisiaj wystarczy, chyba że coś chcecie dołożyć jeszcze do tego. Może coś od siebie na koniec. Ja chcę zaapelować. Słuchajcie, jeżeli was to przekonuje, co mówimy, jeżeli czujecie tą samą frustrację w sercu związaną z tym, co się dzieje w wielu kościołach, to wiedzcie, że to jest Boża frustracja. Weźcie się do roboty, skontaktujcie się z nami albo z kimś innym, albo sami z siebie, tylko z Duchem Świętym róbcie te rzeczy, bo naprawdę trzeba zacząć coś robić. Tak dalej być nie może. Jeszcze raz to chcę powtórzyć. Ta frustracja, która się pojawia w sercach wielu ludzi, to jest frustracja, którą tam wsadził Pan Bóg i mamy obowiązek coś z tym zrobić. Ja nie będę apelował, tylko powiem tyle, żebyśmy przestali wsłuchiwać się w te wszystkie, wiecie, facebookowe przepychanki, wojenki, a wzięli się do roboty, bo ludzie umierają na ulicach bez Chrystusa. I się przyłączę do tego, co powiedziałeś ty. Amen. Tak, ja tylko... Niejaki Miłosz zapytuje, czy ten kanał jest wolny od jakichkolwiek herezji. Ale jakich herezji? Ja nie wiem, kim ty jesteś. Mogę tylko powiedzieć, że tu nie ma żadnych herezji. Ale jeżeli jesteś adwentystą na przykład, no to już jest problem. Moi drodzy, HWE to nie jest najlepszy kościół na świecie. Nie wiem, czy wiecie o tym. My naprawdę jesteśmy dresiarze. Chociaż ostatnio żeśmy doszli do wniosku, że przyjdzie taki czas, że będziemy musieli zostać krawaciarzami. Dzisiaj w ogóle mamy pierwszy raz w historii tych debat w trójkę marynarkę. Tak. Się obawiam, że następnym razem w muszkach wylądujemy. W kapeluszach. Powiem wam tak, ja naprawdę gotów jestem ubrać krawat. Nienawidzę. Gotów jestem ubrać krawat, jeżeli
ludzie, którzy będą przychodzili do naszych zborów, będą gdzieś czuli się bezpiecznie, będą się czuli bardziej komfortowo, uznając, że no, do kościoła wypada przyjść w krawacie. Mnie to tam zupełnie jest obojętne. Nie będę debatował z ludźmi, bo byłem w jednym zborze, gdzie mi zabronili krawata, w innym mi kazali krawat ubrać i już nie wiedziałem gdzie, w którym, co i jak. Nie będę z takim ludźmi debatował, nie każdy zostanie przy swoim. Ja mogę od siebie powiedzieć na koniec, ja nie szukam żadnych awantur. Przykro mi, ale ciągle ktoś na mnie jakieś pomyje wylewa. A, muszę jedną rzecz sprostować, muszę. Słuchajcie, stara sprawa. Kiedyś osoba, która mnie dobrze znała, i moją żonę oczywiście, puściła kłamliwą plotkę, że Jola jest moją drugą żoną. Ja oczywiście jako człowiek wierzący się rozwiodłem, no i sobie Jolę wziąłem, no bo taka ładna. Powiem tak, nie wiem kto i po co takie plotki nieustannie gdzieś tam kolportuje, ale publicznie mówię, to jest moja jedyna żona, jaką miałem. Jesteśmy od 39 lat. To nie moja wina, że jest taka ładna i tak młodo wygląda, no bo mam dobrego męża, który dba o nią po prostu. I jeżeli ktoś wam takie kłamstwa sprzedaje, no to wystarczy napisać, czy to jest prawda. Zapytać po prostu, a nie kolportować takie bzdury, bo to jest, to nawet już jest niesmaczne, powiem wam. I co ciekawe, to robią tak zwani chrześcijanie. Muszę wam powiedzieć, że osoba, która to zrobiła kiedyś, klęczała przed nami, tak dosłownie, klęczała, błagając o przebaczenie. Uzyskała to przebaczenie. Ale jak widać, plotki mają się dobrze i żyją swoim życiem. Kiedyś pastor, jak się ten Słowak nazywa? Barkoczy. Pastor Barkoczy opowiedział taką historię. Jakaś kobieta do niego przyszła, zaczęła go przepraszać za plotki. A on nie chciał jej tłumaczyć niczego, wziął poduszkę, rozerwał i porozrzucał pierze i mówi, wiesz co, i teraz idź pozbieraj to pierze. Jak pozbierasz to pierze, to zrozumiesz, co narobiłaś. Tak, niestety jesteśmy kościołem, mówię o kościele przez duże K, plotkarskim, zazdrosnym, złośliwym, lubiącym kopać kogoś po kostkach. Ale wiecie co, my wam nie będziemy oddawali tego. My nie będziemy z wami tak rozmawiali. Chcemy was kochać, chcemy was szanować i dajcie nam szansę, żeby tak zostało. A co wy zrobicie, to już jest wasza sprawa. Chcecie coś złego zrobić, to idźcie przed Boże oblicze i po prostu zapytajcie Pana Boga, czy trzeba, czy warto, czy należy. No, odpowiedź będzie jasna. Zapraszamy na niedzielę nabożeństwa do Tarnowskich Gór. Sławek będzie usługiwał w Tarnowskich Górach. Tutaj w niedzielę u nas będzie usługiwał pastor Chyłka z Kechu Pszczyńskiego.